bądź w Centrum Sportu. 89 FM. Magazyn siatkarski w Centrum Sportu. Witam serdecznie. Dzisiaj można powiedzieć studio otwarte. Gościmy prezesa Bartosza Górskiego, kibiców wszelkiej maści. Nie będziemy tutaj rozgraniczać. I 17, 85, 40, 222 od godziny 12.30 prosimy o telefony do studia, zwięzłe pytania, abyśmy zdążyli, chociaż tak jak obiecałem, dzisiaj program trwa do ostatniego pytania, także myślę, że wszyscy na kolację zdążymy. Zanim oddam głos, bo ja bym dzisiaj chciał tylko naprawdę przysłuchiwać się. Ja prezesa mam dosyć często dzięki jego uprzejmości w programie, a więc dzisiaj naprawdę oddaję go kibicom, ale Bartku, nie możemy zacząć programu od gratulacji dla naszych młodzików, kadetów. Mistrzostwo Polski podopiecznych trenera Wisza, a więc ta praca z młodzieżą przynosi nam satysfakcję. No, dzień dobry Państwu. Tak jest, prezes Bartek Górski. Dzień dobry. Leszek Chwila, dzień dobry. I Wesław Szpala, dzień dobry. Przede wszystkim Bogdan, dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. Jak sam zapewne wiesz, ja jestem otwarty. Biuro też jest otwarte, o czym przekonałem, myślę, ostatnio kibiców, którzy przyszli do nas z petycją dotyczącą Alka Achrema. Ono jest otwarte 365 dni w roku, więc jeżeli ktoś ma jakąś sprawę, chce o coś zapytać, naprawdę nie gryziemy, a staramy się wysłuchać wszystkich. Proszę, korzystajcie z tego często. Natomiast dziękuję za zaproszenie do tego programu. Jestem do Waszej dyspozycji. Tak, bardzo się cieszymy z tych sukcesów młodzieżowych. Mam nadzieję, że sobie w dalszej części porozmawiamy o tym, jak my się przygotowujemy do być może zmiany koncepcji postrzegania i funkcjonowania takiego klubu Krasnokoresowia i korzystania z grup młodzieżowych. Tego, w jaki sposób prowadzić nie same drużyny, ale tych zawodników, bo klub profesjonalny jest od wygrywania, a nie od szkolenia młodzieży. To jest raczej rolą samorządów i Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a nie klubu. My powinniśmy być sukcesorem działań, które są organizacyjnie przygotowane i w odpowiedni sposób również finansowane. Dlatego tak, te sukcesy młodzieżowe cieszą, natomiast to, że zastanawiamy się, co z tym dalej robić, bo przez ostatnie wiele lat tych sukcesów młodzieżowych się nam nagromadziło, natomiast efekt w postaci zawodników, którzy będą grali w pierwszej drużynie, jest niewielki. Dlatego no, myślę, że w dalszej części programu przedstawię takie swoje pierwsze koncepcje, które będą polegały na zarówno funkcjonowaniu młodej ligi, czy też nie, czy finansowaniu rozgrywek. A jak chłopaki zostaną nagrodzeni? To jeszcze czekam, aż się wszyscy zbierzemy z trenerami i sobie o tym porozmawiamy. Myślę, że na uściśnięciu ręki się nie skończy. Natomiast tutaj w Rzeszowie mają zapewnione bardzo dobre warunki. Mam nadzieję, że ta hala od września przy ulicy Hetmańskiej ruszy i będzie wykorzystywana w pełni przez naszą młodzież. Ja jeszcze tylko jedno techniczne pytanie dotyczące scenariuszów na następne programy, a więc jest zamiana. 31 maja gościmy znowu w otwartym studio Krzyśka Ignaczaka, a 7 czerwca jest trener Andrzej Kowal. To jest związane z opóźnieniem powrotu do kraju trenera Andrzeja Kowala. 14 czerwca jest wiceprezes Developresu pan Wiesław Kozieł i zaproszony przez Radiocentrum ekspert siatkówki kobiecej. Panowie, moja rola praktycznie się skończyła. Poldek, zaczynaj. To skoro już przy szkoleniu młodzieży jesteśmy i przy tych strukturach zawodowego klubu, czy profesjonalnego klubu, powtarzały się często na forum pytania dotyczące sposobu selekcji nowych zawodników do Asekoresowi. Jak to się odbywa? Kto bierze w tym udział? Bo no, dowiedzieliśmy się ostatnio, że Mieszko Gogol nie wiedział o jednym z transferów. Jaka jest procedura u Was w klubie wciągania tych zawodników, kontraktowania ich, no i przy okazji jak planujecie tych młodych ludzi też wykorzystać w tej strukturze?
Tak, nawiązując do tego, że Michał nie wiedział o tym, że został zakontraktowany siatkarz, no tylko przypomnę, że Michał jest jednym z członków sztabu trenerskiego, natomiast ostateczną decyzję o zakontraktowaniu danego siatkarza decyzja należy do pierwszego trenera i on się zdecydował na Gordona, zwłaszcza, że nie jest to dla nas zawodnik anonimowy, bowiem od 2 lat prowadzimy jego monitoring i w tamtym roku to była w zasadzie decyzja pomiędzy nim a Lynelem. Zdecydowaliśmy się wówczas na Lynela, nie na Gordona, natomiast Gordon cały czas zgłaszał chęć grania w naszej drużynie i myślę, że to będzie cenne wzmocnienie, mimo tego, że jego nazwisko być może nie jest tak znane szerszej publiczności, natomiast tak jak mówię, również te materiały dotyczące Perę przygotowywał Michał przed rokiem, więc tutaj decyzja należała do pierwszego trenera. I jak wygląda proces? Proces polega na tym, że trener przedstawia swoją analizę i listę potencjalnych wzmocnień. To są zawodnicy, którzy są spriorytetyzowani według tak zwanej chęci zatrudnienia. My tych zawodników później weryfikujemy pod względem ich dostępności i ceny również. Trzeba też pamiętać o tym, że ta mieszanka musi się zmieścić w odpowiednim budżecie. No i wówczas trwają rozmowy. Jeżeli się uda z numerem pierwszym idealnie, no to podejmujemy rozmowy. No to jest dość długi i zaawansowany proces. W niektórych przypadkach, bo musimy jednocześnie patrzeć się na ruchy innych klubów i też na gorąco reagować na to, co się dzieje w tych innych klubach. Także ostatnia decyzja należy do trenera po akceptacji zarządu dotyczących finansów. Doprecyzuję pytanie, Poldek, a jak wyglądają badania lekarskie naszych zawodników, bo okazuje się, że mamy najlepszych fizjoterapeutów chyba w Europie, bo wszyscy przyjeżdżają, albo połowa siatkarzy przyjeżdża się do nas leczyć. Znaczy tak, jeżeli chodzi o sam zapis w kontrakcie, jest taki, że jeżeli zawodnik nie zda testów medycznych, nawet tuż przed rozpoczęciem sezonu, czyli będzie niezdolny do gry, my zgodnie z kontraktem możemy ten kontrakt rozwiązać. Każdy z zawodników przesyła swoją dokumentację lekarską dotyczących przebytych zabiegów i operacji, przebiegu leczenia. My mamy komplet zarówno zdjęć rentgenowskich, USG, wykonanych tomografów, jeżeli jest taka potrzeba, również wysyłamy zawodnika na dodatkowe badania i wówczas te dane są przesyłane do naszego sztabu medycznego, który ich weryfikuje, czy ten dany zawodnik będzie ich zdaniem zdolny do gry. No, natomiast no tutaj mieliśmy też taką sytuację teraz ostatnio z atakującymi i tutaj wahaliśmy się pomiędzy Stokrem a Schmidtem. No i w przypadku obu poprosiliśmy również o badania lekarskie i po analizie tych badań zdecydowaliśmy się na Gavina. Znaczy, tak jak w piłce jest taki pomysł, znaczy standardem jest to, że zawodnik przyjeżdża na testy takie ogólne, prawda, do klubu. Czy coś takiego obowiązuje w siatkówce, że przyjeżdża zawodnik, ma się, nie wiem, pokazać, sprawdzić, pokazać, czy umie biegać, skakać, pady, przyjąć piłkę, no coś według koncepcji, trenera, tak? No, bo trener się opiera, no wiadomo, że nie może być wszędzie, tak? Oglądać tych zawodników. Są jacyś skauci, którzy menadżerowie, którzy chcą tego zawodnika w klubie danym wprowadzić, są skauci, którzy oglądają pewno tego zawodnika, którym się klub interesuje, skoro pan prezes mówił, że 2 lata się oglądacie kogoś, tak? Ale no, jak on się sprawdzi, że tak powiem, na żywo, to chyba można by było coś takiego zrobić. Nie wiem, czy jest taki pomysł, czy znaczy, jest takie coś. Ja powiem takie, tak, no przede wszystkim my rozmawiamy o zawodnikach na takim poziomie, że ich przyjazd i pokazanie elementów technicznych no w zasadzie nie miałby celu. Poza tym w piłce nożnej te badania medyczne, które są wykonywane, myślę, że w wielu przypadkach są wcześniej poprzedzone analizą lekarską i już sam przyjazd na badania niewiele zmieni co do przydatności danego zawodnika. Ale tak jak mówię, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, wysyłamy zawodnika na dodatkowe badania i w tym roku mieliśmy tutaj taki przykład, o którym przed chwilą wspomniałem. No tak to wygląda. Ja jeśli mogę, wrócę do problemu naszej młodzieży i nie tylko naszej młodzieży, ponieważ no, Resovia świetnie wykonuje pracę z młodzieżą, natomiast różnie to wygląda w innych klubach. Czy są jakieś sygnały, że na poziomie krajowym jest jakiś pomysł na
inny model szkolenia młodzieży niż do tej pory, bo zawodowe kluby raczej nie powinny się tym zajmować. No tak, jeżeli się popatrzymy na kluby, które biorą udział w rozgrywkach szczebla centralnego, to jesteśmy chyba wyjątkiem. No, jeden czy dwa kluby prowadzą na wszystkich w zasadzie poziomach szkolenia młodzieży. Plus reszta to jest fikcja. Plus jeszcze dodatkowo druga liga i to jest, myślę, zadanie dla nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, bo to jest osoba, która powinna przygotować koncepcję przygotowywania tych młodych zawodników do grania w zawodowej siatkówce, bo nie da się ukryć, że sukcesy reprezentacji Polski się biorą, w jaki sposób implikują na zainteresowanie siatkówką klubową. Myślę, że w wielu klubach bierze przede wszystkim pod uwagę czynnik ekonomiczny, czyli po prostu nieopłacalne jest w tym momencie prowadzenie tak szerokiego szkolenia. W przypadku zapisów, które są obecnie obowiązujące za zawodnika na poziomie reprezentacji, płaci się klubowi 30 tysięcy złotych, więc to są niewielkie pieniądze w stosunku do wkładu, które zostały poniesione na wychowanie nie tylko jego, ale całej grupy. No przecież cała grupa pracuje razem i trenuje. I jakbyśmy my patrzyli się tylko i wyłącznie na ten aspekt ekonomiczny, to również pewnie przyjęlibyśmy taki, a nie inny model. Natomiast to, że to szkolenie prowadzimy w taki, a inny sposób, dodatkowo uzupełniając je scoutingiem, czyli poszukiwaniem zawodników młodych w całej Polsce, nie tylko, wynik stąd, że my jak zaczynaliśmy taką pracę na poziomie bardzo mocno zawodowym, tam 6 czy 7 lat temu, to po prostu nie mieliśmy ani pół chłopaka w żadnej kategorii wiekowej przygotowanej, więc musieliśmy stworzyć strukturę, której być może będziemy korzystać w przyszłości. No po iluś tam latach mamy, tutaj mamy Dawida Dryję, mamy Mateusza Masłowskiego, mamy kilkunastu zawodników, którzy gdzieś grają na poziomie pierwszej plus ligowym i być może będziemy po nich sięgać w przyszłości. Natomiast to, jakie są moje przemyślenia po iluś tam latach pracy, to jest to, że faktycznie mamy też taki twór w zasadzie o nazwie Młoda Liga i ja się bardzo mocno zastanawiam, czy te fundusze, które są wydatkowane na Młodą Ligę, nie lepiej przeznaczyć i nie premiować klubów, które naprawdę prowadzą szkolenie młodzieży. I tutaj nie mówię tylko o klubach na poziomie plus ligi, ale również tych małych klubów. Jakie to są pieniądze? Konkretnie mówmy, no przecież to nie jest chyba tajemnica. Jakie pieniądze wydaje na szkolenie? Rząd wielkości. To są spore pieniądze. Znaczy na samo funkcjonowanie trzeba jeszcze podziękować Urzędowi Miasta, Urzędowi Marszałkowskiemu, bowiem oni również dokładają się do tego szkolenia młodzieży. Natomiast jakbyśmy patrzyli brutalnie, nie jesteśmy piłką nożną, gdzie transfer jednego zawodnika ze szkółki Legii Warszawa pozwala utrzymać tą szkółkę przez następne 3 czy 4 lata. Jest po prostu trafiony. My za utalentowanego zawodnika, jeżeli nie bylibyśmy nim zainteresowani, moglibyśmy uzyskać 30 tysięcy złotych. Więc no, to jest ta skala. Póki tego typu mechanizmy i kwoty będą funkcjonowały w polskiej siatkówce, póty będzie to po prostu nieopłacalne i trzeba się bardzo mocno zastanowić nad tym, czy nie stworzyć nowej struktury SMS-ów, rozgrywek juniorskich, bardziej to wypromować i dofinansowywać te kluby, które mają sukcesy, premiować to, no bo my w tym momencie mamy te sukcesy młodzieżowe, natomiast premie finansowe z tego tytułu są niewielkie. No ale to jest jakiś pomysł na zrobienie tego, czy to są takie trochę pobożne życzenia, że chcielibyśmy, żeby nam ktoś dołożył, żeby Liga dokładała do tych młodych, no bo... Ja myślę, że to pytanie do kandydatów na... Ja rozumiem, że Asekoresowia ciągnie w tym kierunku i tą szkółkę ma, natomiast jest pytanie, czy Związek, Polski Związek Piłki Siatkowej jakąś strukturę, czy jakieś działania w tym kierunku powziął. No ja liczę, że... Ja liczę, że właśnie po tych wyborach i mam nadzieję, że to jest jeden z głównych pomysłów. No ale to zapominacie panowie o szkolnych ośrodkach sportowych? Szkolne ośrodki sportowe, ja myślę, że to jest świetny projekt ministerialny, natomiast myślę, że w tym momencie te pierwsze wydatki, które były na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tych siatkarskich ośrodkach szkolnych, zostały już wydatkowane. Następnym celem jest przeniesienie wielu tych funduszy na prawidłowe szkolenie trenerów, jak i zapewnienie całej logistyki dla tych drużyn. I tutaj myślę, że powinien być ciężar ministerialny, zwłaszcza, że trzeba też o tym pamiętać, że Młoda Liga nie może być wprost dotowana, ponieważ jest ligą zamkniętą, więc tutaj żadne dotacje ministerialne nie mogą wchodzić w grę, więc raczej trzeba to
to rozszerzyć w kierunku otwartości i finansowania tego. My ze swojego punktu widzenia widzimy, że mamy w wielu momentach dylematy, którzy zawodnicy mają grać w drugiej lidze, którzy w młodej lidze, którzy na rozgrywkach juniorskich. To powoduje sporo komplikacji. Powinno być to w jakiś sposób usystematyzowane i finansowane tak. My oczywiście nie odżegnujemy się od tego, że nie powinniśmy finansować w jakiejś tam części swoich zawodników, którzy posiadają własną kartę, ale raczej iść też w kierunku tego, żeby odpowiednio premiować na tych zawodników, którzy osiągną jakiś sukces, i trenerów, jeżeli oczywiście idących w ślad za tym zawodnikiem. Chcemy premiować po prostu dobrą pracę i dobre wyniki. Myślę, że również nad tym właśnie kierunkiem powinno się pochylić władze związku, być może rozszerzyć rozgrywki juniorskie, robić finały dywizji, pokazywać w telewizji. Na świecie te rozgrywki juniorskie cieszą się nie mniejszym zainteresowaniem niż rozgrywki pewnie pierwszej ligi, bo spoglądając na średnią widownię na meczach plus ligi, gdzie ona oscyluje w okolicach 90 osób, no to pokazuje, że to zainteresowanie nie jest duże. Okej, jesteśmy przy juniorach, szkoleniu, to ja tak trochę mocniej pojadę. Co z Olkiem Śliwką, skoro kiedyś prezes w wywiadzie Góral powiedział, że dużym błędem Asseco było pozbycie się i niedopilnowanie Mateusza Miki, to czy tak trochę z tyłu głowy na mnie siedzi ta sytuacja z Olkiem? Ściągamy Francuza, tak? Ja wiem, że jest to dobry zawodnik i jeden z najlepszych przyjmujących tamtego sezonu. Natomiast no, mamy młodego chłopaka, na którego postawiła drużyna na 3-letni kontrakt. Tak? Pograł trochę w reprezentacji, pograł w plus lidze. No i siedzi na ławie, a teraz idzie do Olsztyna. Mhm. I czy to nie będzie taka sama sytuacja? Jaki plan na Olka Śliwkę jest w Resowie? No plan na Olka Śliwkę wygląda tak, że w zasadzie to też nie ma jednej drogi na odpowiednie poprowadzenie młodego człowieka i liczyliśmy na to, że ten talent Olka będzie na tyle duży, zresztą na początku... A ja słowo, panie prezesie, no chłopak grzał ławę, no oglądał ale trybuny. No, na początku sezonu... z problemem pleców, który przyjeżdża i się krzywo wyspał i wchodzi na boisko, a Olek zdrowy, gotowy, pokazał na początku sezonu, że chce mu się, że robi to dobrze. Tak. Znaczy, jeszcze tak nawiązując, bo ja powiem szczerze, też wielokrotnie rozmawiałem z trenerem Kowalem i tak się patrząc na całą drużynę, też się zastanawiałem, dlaczego właśnie gra Pęczew, gra Lynel, a nie gra Olek Śliwka. Natomiast potem poszedłem na trening i stwierdziłem, że dokładnie bym postąpił tak jak ten. Po prostu poziom prezentowanej jakości na treningu Olka odbiegał od innych przyjmujących i rozumiem tenera, że chciał po prostu grać najmocniejszym zawodnikami, którzy mu gwarantowali najwyższy poziom na treningu, Szkoda, że treningi zamknięte, bo byśmy chętnie też zobaczyli to porównanie. Panowie, trener Kowal jest 7 czerwca, przypominam, a więc... Natomiast to są pytania do trenera. Co do Olka, też była sama prośba zawodnika, żeby chce grać i to rozumiemy. Zgodziliśmy się, padła propozycja z wielu klubów. Wybraliśmy Olsztyn z uwagi również na osobę trenera. No i mam nadzieję, że po tym sezonie wróci po prostu pewny siebie dobry ligowiec z zadatkami na świetnego. Dobrze, ale kończy mu się kontrakt z tego, co kojarzymy, tak? I po tym sezonie co będzie? Czy to nie... Nie. Po tym sezonie w Olsztynie jeszcze ma rok kontraktu. Aha, także dobrze. Wraca do Rzeszowa dobrze, na pewno. I być może, jeżeli się oczywiście sprawdzi, będziemy rozmawiać na temat przedłużenia. Leszek Szpala. No i po przykładzie właśnie Olka Śliwki, wcześniej Mateusza Miki, proste pytanie. Jaki my mamy pożytek z tego, że holujemy młodych zawodników do pewnego wieku? Oni później wchodzą w etap zawodowstwa i w gruncie rzeczy stają się wolnymi ludźmi. Czyli poza ewentualnym sentymentem, tak naprawdę to ich nic z Resowią nie łączy. Czy warto? Ja myślę, że warto, bo też patrząc się z punktu widzenia, jak to Leszek nazwałeś, holowania, to holowanie niewiele klub kosztuje. To znaczy, jeżeli mamy
strukturę budżetu dotyczącą wypożyczeń, to tutaj w zasadzie od tamtego roku my nie dopłacamy do tego, a być może nawet wychodzimy na plus. Więc to, że utrzymujemy, że ten dany zawodnik jest naszym zawodnikiem i w przyszłości może być w naszej pierwszej drużynie, no myślę, że jest w zasadzie żadnym ryzykiem. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest odpowiednie poprowadzenie i znalezienie tego właściwego momentu, w którym zawodnik będzie dla nas najbardziej przydatny. Do tej pory różnie z tym bywało, nazwijmy to tak. To my się z każdego roku uczymy. Tak jak uczyliśmy się siatkówki młodzieżowej, tak jak uczyliśmy się zdobywać najwyższe tytuły i z czego to wynikało. I różnych inwestycji pewnie, o których tutaj nie wszyscy wiedzą, bo to nie tylko zawodnicy oczywiście i trener są na pierwszej linii, ale te inwestycje dotyczące całej infrastruktury treningowej, odnowy biologicznej, tego w jaki sposób pracujemy, jak wiele osób pracuje przy drużynie, to również są te inwestycje, które moim zdaniem jedno lub dwa mistrzostwa zdobyły, tak? Czyli to bezpośrednio zaplecze. Ja rozmawiałem we Wrocławiu z trenerem Kowalem, bardzo pozytywnie wypowiadał się o młodym Ziobrowskim. Dlaczego nie podpisaliśmy kontraktu z Ziobrowskim i wypożyczyli do Czarnych Radom? Znamy, jaka jest w Polsce sytuacja z atakującymi, a tak jak podkreślam, to są słowa Andrzeja Kowala, z tego chłopaka będzie siatkarz. No po prostu Kuba Ziobrowski nie podpisał z nami kontraktu. Ale dlaczego nie staraliśmy się? Tak, staraliśmy się, nie podpisał kontraktu, a to jeszcze chyba 2 lata temu, tak? No, jak podpisywaliśmy kontrakty zawodowe z Mateuszem Masłowskim, z kilkoma innymi chłopakami, no, po prostu Kuba Ziobrowski takiego kontraktu nie podpisał, przeszedł z AKS-u Resowia do Radomia, z tego tytułu Radom zapłaci tą wskazaną kwotę dla AKS-u, podpisał 3-letni kontrakt, ale to są chyba 2+1 z tego co wiem, nie widziałem tego kontraktu, bo nie jest naszym zawodnikiem. Ja przypominam... Natomiast wielu młodym atakującym po tym sezonie również kończą się kontrakt. Ja nie będę wymieniał, ale ja mam przed sobą pytania zadane przez naszych internautów na stronie klubu Kibica, a więc wiemy, co jest z Mateuszem Masłowskim, wiemy, co jest z Kubą Ziobrowskim, a Kozub? Będzie grał w Pier Plus Lidze. Ale jest naszym zawodnikiem? Jest, tak. Może przeskoczę już do seniorów. Zapytam wprost, co z Alkiem Akremem? Ale możemy już zero-jedynkowo odpowiedzieć na to pytanie? Ale Akrem ma kontrakt do 30 maja. Ja mam informację z Ankary, że... z Ankary mam dosłownie informację, że Alek podpisał w Halbanku. Tak jak powiem, Alek ma kontrakt do 30 maja, przygotowujemy komunikat wspólnie z Alkiem dla kibiców. Dobrze, gdy w przypadku potwierdzenia się komunikatu przez Bogdana, czy klub planuje jakąś fetę, no po prostu, tak? To jest nasz kapitan, to jest człowiek związany tutaj z Rzeszowem, z klubem mocno, no i przy okazji nie sposób zaczepić, nie zaczepić o temat Ignaczaka. Mhm. Czy dla tych zawodników, którzy tutaj oddali serducho na rzeszowskim parkiecie i dla Resowi, czy klub planuje jakiś festyn, może za duże słowo, ale jakieś pożegnanie takie oficjalne, bez kiełbas grill. Jeżeli potwierdzi się ta nieoficjalna informacja, którą Bogdan otrzymał z jednego z tureckich miast, to tak, planujemy to zrobić tak, żeby się... Ale dla obu zawodników? Dla obu zawodników, jeżeli ta informacja się podoba, jak powiedziałem. A ja mam jeszcze jedną informację. I nie tylko. Mhm. Że no za tydzień jest, dokładnie we wtorek jest Krzysiek Ignaczak i on tutaj też ma swoje pomysły. Wiem, bo zapraszając go rozmawiałem, także, ale też mówię, Krzysiek ze swojej strony też planuje coś zrobić, ale to o tym za tydzień myślę, on powie. Będzie mówił. Okay. Myślę, że będzie godnie. No tak, no słuchajcie, no Krzysiek, jak i Alek, to są legendy. Coś się od nich zaczęło, więc tutaj chcemy zarówno ze strony klubu, jak i organizacja takiego spotkania z kibicami jakąś pamiątkę, żeby z tego tytułu również mieć. No myślę, że wiele powie sam Akrem i sam Ignaczak już wkrótce. Ja tutaj myślę, że warto przy okazji tego, co wspomniał prezes, że byliśmy u niego z petycją, tak, jako przedstawiciele, więc przypominam, że na obecną chwilę 2900 podpisów mamy zebranych pod petycją. Ta petycja została przekazana.
I dzięki tutaj pomocy pana prezesa mamy kontakt przez menadżera klubu z Alkiem, będziemy umawiać spotkanie, jesteśmy na dobrej drodze, żeby tą petycję mu przekazać. Także Alek, Alkowi przekazałem tą moją. Tak? No, ale może damy, to my damy to swoje 500 podpisów. A to brakuje 500 podpisów. Ja zapraszałem Alka Akrema do programu. A że był wzruszony i przeglądał. Sprawdzał, kto tam... Ale chcemy osobiście, więc umawiamy spotkanie. Ja zapraszałem Alka do programu. Alek powiedział, że na tą chwilę podjął decyzję, że nie rozmawia z nikim na ten temat, ale obiecał mi, że w sierpniu wtedy zrobimy specjalne wydanie, że w sierpniu jest gotowy do uczestnictwa w programie Radia Centrum. Ja nie wiem, jak u nas będzie z okresem wakacyjnym w radiu, ale dla Alka zrobimy wyjątek i zrobimy specjalne wydanie. Także to nie jest, że ja o Alka nie chciałem zaprosić do studia. Alek podjął taką decyzję. Co do Krzyśka Ignaczaka, to jeszcze ja bym się chciał dowiedzieć, bo Krzysiek wspomniał tutaj w poprzednim programie, że prowadzone są rozmowy na temat objęcia przez niego funkcji dyrektora sportowego. On nie powiedział, że to jest funkcja dyrektora sportowego, no ale na 3 maja się tak mówi. A więc czy te rozmowy się zakończyły? Na jakim są etapie? Ja, znaczy myśmy się już spotkali bodajże dwukrotnie z Krzyśkiem i rozmawialiśmy sobie o tym, jak mogłaby wyglądać przyszłość jego kariery, czy to na boisku, czy poza boiskiem, bo zakładam, że jeszcze Krzysiek otrzymuje propozycję grania. I myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Być może powiedzi we wtorkowym programie, jaką podjął decyzję, bądź nie. Natomiast otrzymuje nie tylko propozycje dotyczące grania, ale również propozycje biznesowe. My sobie próbujemy wspólnie to jakoś poukładać. Myślę, że Krzysiek ma taką markę, taką wiedzę, że mógłby służyć nie tylko naszemu klubowi, ale wręcz samej Plus Lidze, jak i całej polskiej siatkówce. I myślę, że byłoby lekkim marnotrawstwem, gdyby go przypisać tylko i wyłącznie do jednego klubu. Dlaczego? Bądźmy chytrzy. Zostawmy go tutaj, jak ma taką wiedzę. Co mamy się dzielić? Natomiast to jeszcze oczywiście zależy od samego Krzyśka, tak? No tak jak mówię, musi sobie to poukładać, my próbujemy troszeczkę to uporządkować, a przede wszystkim czasowo, bo to jest taka osoba energiczna, że otrzymuje tyle propozycji, aby najchętniej ze wszystkich korzystał, ale nagle się może okazać, że po prostu fizycznie nie da rady, bądź nie zajmie się danym tematem w sposób tak profesjonalny, jakby chciał. Także dajmy mu jeszcze tą swobodę decyzji. Wrócę do Alka. Wieść gminna niesie, że polscy siatkarze będą dzieleni w przyszłym sezonie na licencjonowanych Polaków i nielicencjonowanych Polaków. Na ile te plotki są już decyzją i na ile miały ewentualnie wpływ na decyzję co do pozostania Alka w drużynie? Co do kwestii uznawania zawodnika za zawodnika krajowego bądź zawodnika obcokrajowca, to tego typu propozycje to nie są propozycje sprzed miesiąca czy dwóch, natomiast kluby były o nich poinformowane już dużo, dużo wcześniej, więc zarówno my, jak i sami zawodnicy wiedzieli, że może dojść do zmiany przepisów dotyczącej tej przynależności do zawodnika krajowego bądź obcokrajowca. Tutaj ten przepis nie będzie obowiązywał Lukasa Tichaczka, ponieważ on ma ważny 2-letni kontrakt i tutaj tych zasad nie można mu zmienić w trakcie obowiązywania kontraktu. Natomiast myślę, że zarówno Achrem, jak i Gładyr mieli możliwość... Jak i Paszycki? No, Paszycki jeszcze nie ma obywatelstwa polskiego. Tam jeszcze w Orlenidze jeszcze jest tak, ale to dotyczy kilku zawodników bądź zawodniczych, natomiast... Podobno tam klub ma walczyć o nią, z tego co słyszałem. No, być może, natomiast tutaj też ta sprawa była, że był kongres FIVB w kwietniu tego roku, można było dokonać stosownej zmiany federacji i wtedy... Natomiast jeżeli pytacie, czy miało to wpływ na pozostanie Alka Achrema w naszym zespole, no nie miało. I Alek otrzymał odpowiednio dużo wcześniej od nas taką propozycję przedłużenia współpracy. No, jak się zakończy, to się dowiemy wkrótce. Dobrze, a moglibyśmy prosić o przybliżenie kulisów tej ewentualnej decyzji o podziale zawodników na licencjonowanych i nielicencjonowanych, ja to tak nazywam, bo to
decyzja dla mnie. Czy to jest wniosek, wniosek profesjonalnej ligi po konsultacjach bodajże z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Taki wniosek został zaprezentowany. No i podlegał głosowaniu. Każdy z akcjonariuszy ma jeden głos. To się zaczęło od Lecha Łaski, który w lidze grał jako Polak, a za tydzień w reprezentacji Włoch lał nas jako... Michała. Przepraszam, Michała Łaski. Także, ale to mówię, ale to jest tak marginalna sprawa, no właśnie, że... Ja swoje zdanie wyraziłem, oczywiście uznawałem, że to nie ma sensu dotykania się dla kilku zawodników zmieniania przepisów, żeby nie powodować innych ewentualnych roszczeń, które mogłyby one powodować. Natomiast zostało to tak zdecydowane, wszystkie kluby to przyjęły w tym momencie, jest to wpisane. A czy, czy w ogóle pojawiła się refleksja, że to może... rozwalić dotychczasowe limity. Bo nie oszukuje się. Niczemu dobremu to w gruncie rzeczy nie służy. Po pierwsze, niczemu to nie służy. Po drugie, zapanowała w mojej ocenie jakaś histeria, ponieważ dwóch, trzech, czterech, nie wiem, może i dziesięciu na 300 zawodowych siatkarzy w lidze miało taki status podobny jak Alek. Proszę, jesteś prawnikiem, wiesz, jakie to może rościć roszczenia w dalszej kolejności. Myślę, że takie ryzyko zostało wzięte pod uwagę przez władze ligi i przez Polski Związek. Tam również w zarządzie są prawnicy. Myślę, że to ryzyko odpowiednio ocenili. No, jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Ja w tym momencie się na ten temat dodatkowo nie wypowiadam. Mamy jeszcze Lukasa Tichaczka przez rok. Czy on zmieni federację z czeskiej na polską? Ma rok na zmianę, tak? Ma kongres jest następny we wrześniu, później bodajże znowu kwiecień, więc myślę, że w jego interesie będzie zmiana tej federacji. Panowie, ja bym proponował teraz skupić się właśnie troszeczkę na tym wydarzeniu, bo ja tylko przypomnę, o 13 przerwa na serwis i ciągniemy program dalej. Jak jesteś bezpośrednio po spotkaniu prezesów w Polskiej Ligi w Iławie? Co się tam działo? Tu są, ja to wyciągam też pytania, teraz to po kolei pojadą chyba pytania Darka Dąbrowskiego. Czy prezesi, akcjonariusze plus ligi mówią jednym głosem? Czy są duże rozbieżności? Czy naprawdę to spotkanie przyniosło jakieś efekty? W ogóle czy posiedzieliście sobie na pięknych Mazurach nad jeziorakiem? Oj, powiem szczerze, że głównie faktycznie widok z sali konferencyjnej był piękny, natomiast głównie siedzieliśmy w sali konferencyjnej i rozmawialiśmy. Co prawda nie zapadły te najbardziej interesujące wszystkich kibiców decyzje dotyczące formuły i składu drużynowego plus ligi. W tym sezonie zostało to przesunięte na połowę czerwca, natomiast każdy z klubów, bo ja przygotowuję takie swoje wnioski po tym spotkaniu w Iławie, w tym tygodniu zostaną wysłane do wszystkich klubów i do plus ligi, jakie jest stanowisko Asekoresowi. Więc ten temat dotyczący formuły, on już był wcześniej w Krakowie prezentowany przez, jakie jest zdanie wszystkich klubów na temat tego powiększenia ligi i formuły tych rozgrywek. Natomiast główną osią była analiza tych danych, które otrzymaliśmy dotyczące ubiegłego sezonu i tego, w jaki sposób sprawić, że ta nasza siatkówka klubowa, mimo dużej popularności, jak sprawić, żeby była jeszcze bardziej popularna i w jaki sposób zwiększyć nią zainteresowanie nie tylko kibiców, ale mediów również i padły takie wnioski dotyczące zarówno samych programów siatkarskich, jak i studia przedmeczowego, odpowiedniej oprawy, jak i wspólnych kampanii promocyjnych, jak i zainwestowania w odpowiednie aplikacje, które będą przybliżały i siatkarze będą bliżej swoich kibiców, bo niektóre dane były no, dość niepokojące dotyczące tego, jaki procent kibiców to jest nowy kibic, a w szczególności jeżeli mówimy o powiększeniu hali na Podprawie, my musimy być szczególnie uważni na tego typu dane i musimy nad tym pracować. No, refleksja jest taka, że mimo tego, że siatkówka klubowa w tym momencie to jest druga dyscyplina w Polsce, no,
choć z danych wynika, że tam wartości medialne piłki ręcznej były duże, ale to dotyczyły tych mistrzostw, które się odbyły w tym roku w Polsce, więc one troszeczkę zaciemniają obraz, ale możemy powiedzieć, że siatkówka jest drugą dyscypliną klubową w Polsce, ale to absolutnie nie uprawia nas do samozadowolenia, a wręcz przeciwnie, tak jak kiedyś Bernardo Rezende po każdym mistrzostwie stopniowo zaczynał ten trening o godzinę wcześniej, czyli tam od 10 to zaczynał o 9, następne no to 8, to znaczy, że my musimy wszyscy pracować ciężej, wszyscy musimy mieć świadomość, że my wszyscy budujemy razem tą siatkówkę, nie tylko kluby i my nie jesteśmy najmądrzejsi, my mamy się słuchać zarówno kibiców, ekspertów i mamy wpływać na, jak i dziennikarze mają na tym niebagatelny wpływ, a może właśnie przede wszystkim dziennikarze. Ja tutaj nie mówię o rynku lokalnym, tylko myślę o bardziej o takim wydźwięku ogólnopolskim. No, też trzeba sobie popatrzeć, że informacja o tym, że jest finał Ligi Mistrzów Świata, a to jest czwarta informacja poza trzema informacjami ze świata piłki, które wcale nie dotyczą spotkań, tylko raczej życia prywatnego poszczególnych piłkarzy. To jest niepokojące i nad tym powinniśmy również pracować, a to wynika z tego, że no po prostu brakuje tego otwarcia i większego zrozumienia istoty tego tematu. I myślę, że to była taka główna refleksja po tym spotkaniu w Iławie. Limit obcokrajowców? A nie był dyskutowany. Nie był? Nie. Szkoda. Ale wracając do tej organizacji ligi na poziomie krajowym, ja mam takie wrażenie, że do tej pory wszystkie kluby kładły na nacisk na odpowiedni budżet, wiadomo, u jednych większy, u drugich mniejszy, i odpowiednią infrastrukturę. Natomiast z jakimś lekceważeniem ze strony władz ligi spotykała się frekwencja na trybunach. Znaczy, krótko mówiąc, są kluby, gdzie wicher wieje i te kluby, powiedzmy tam, i sportowo szału nie ma. Natomiast kompletnie jakby zlekceważono obowiązek, żeby te mecze cieszyły się zainteresowaniem. Czy tutaj nie powinno się wzmocnić jakiegoś nacisku na kluby? Powiem brutalnie, pod groźbą wyrzucenia po prostu z ligi. To ze szkół będą ściągali na siłę. To może obojętne. Niech ściągają. Obojętne, niech ściągają. No tak jak Ale niech tak będzie. No. Słuchajcie, ściąganie szkół to jest jak najbardziej słuszny pomysł, ponieważ raz przyjdzie za złotówkę, następnym razem wyciągnie mamę i tatę już za normalne pieniądze, bo się po prostu spodobało. Tak jest. Bo była świetna atmosfera i tego typu mechanizm jest stosowany również przez nasz klub i mamy specjalne przecież sektory, w których rotacyjnie są różne szkoły. Tak to po prostu powinno wyglądać. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje prezesów innych klubów. Ale czy na poziomie takie ligi pytanie w ogóle się o tym rozmawia? Słuchajcie, ciężar utrzymywania klubów w głównej mierze spoczywa na reklamodawcach, potem kibicach, a dopiero daleko dalszej kolejności na wpływach spraw transmisyjnych. Także siatkówka jest tutaj słabo spolaryzowana, jakby sobie to odwrócić zupełnie sytuację, tak wygląda sytuacja w piłce nożnej, gdzie tam 70-80% wpływów, no, pomijając Legię Warszawa, która jest zupełnie inaczej funkcjonujących i pewnie dwa lub trzy inne kluby, ale tak to po prostu wygląda. Więc tutaj trzeba było się skupić. To jest właśnie ta praca mediów, telewizji po to, żeby tych reklamodawców, tych największych przyciągać. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o marketing sportowy, to zdecydowanie łatwiej pozyskać dużą korporację, dużą firmę na samo wydarzenie. Ja mówię tutaj na ligę bądź na mistrzostwo, niż na poszczególne kluby, bo kluby mogą przegrać. Natomiast ten, kto sponsoruje ligę, jest zawsze zwycięzcą. I myślę, że to jest jeden z kierunków, w którym powinniśmy również motywować władze ligi i telewizji do tego, żeby pozyskiwać bądź poszukiwać dodatkowych źródeł przychodów, jak na przykład wiązanie wszystkich kibiców ogólnie siatkówki odpowiednimi, to mówi się, no, programami lojalnościowymi. Ale dlaczego nie? Dlaczego nie stworzyć tego, że jeżeli mamy sponsora, jednego sponsora z ligi, żeby kibice, którzy dokonują zakupów właśnie u tego sponsora, nie mieli z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych profitów i wiązanie tego z dodatkowymi kanałami. No tak trudno pozyskać nowego klienta, a tutaj mamy świetne narzędzie do tego, aby właśnie to robić. Zwłaszcza, że jeżeli biorąc pod uwagę wydatki marketingowe
dużych firm. Jeżeli przełożymy do tego wartości medialne, bo wiele oczywiście, tak się troszeczkę mówiąc, powątpiewa w sens podawania tych wartości medialnych, natomiast te wartości medialne mają takie przełożenie, że jeżeli mam zaprezentować sponsorowi, ile by wydał na tradycyjną reklamę telewizyjną, a ile taniej wydaje na taką samą publikację jego logotypu, no to w naszym przypadku to jest od 8 do 20 razy taniej. Więc myślę, że to jest taki potencjał, który powinniśmy no, wspólnie wykorzystywać, ale tak jak mówisz, no, powinny być też takie instrumenty, mechanizmy wręcz wskazujące na to, żeby zmotywować te kluby, żeby na tych halach nie wiał wiatr, żeby było minimum 1500-2000 kibiców. I o to również trwają prace w Europejskiej Konfederacji Siatkówki. Ale, przerwę ci, ale były sytuacje, kiedy w Lidze Światowej nie było 5000 ludzi na... Federacja płaciła kary do związku. Także to już... Było to już wcześniej. Ale panowie, to może zejdźmy trochę bliżej tutaj naszego podwórka. I czy klub ma pomysły na to, żeby... Wspomniał pan prezes o wszystko o tym wiemy, o rozszerzeniu hali, czyli o dodatkowych klientach, kibicach, i których trzeba na tą halę ściągnąć. Bo powiedzmy, jak na te mecze topowe, to nie mamy się co obawiać, bo i tak ta hala będzie za mała. Natomiast no, rzeczywistość ligowa nie gra tylko 4 meczy. Więc czy klub ma jakiś pomysł na to, co zrobić, jak to zrobić, żeby tych ludzi przyciągnąć? I drugie pytanie powiązane, jak planujecie to przybliżenie się klubu do kibiców? Mówił pan o zawodnikach, którzy mają być taki pomysł bardziej dostępni, tak? Czy nie wiem, czy jakieś spotkania organizowane, które kiedyś u nas w Resowie funkcjonowało? No tak, znaczy ja jakby się patrzeć tak sensu stricte w liczby, to chyba przyciągamy tego kibica, ponieważ zapełnienie hali jest na poziomie 98% tak, skali całego sezonu. Mówimy o zwiększeniu hali, tak? Mówimy o zwiększeniu hali. To już będzie niedługo. Ja rozumiem, ja dysponuję oczywiście badaniami, które dotyczą tego, jaka jest fluktuacja, jak lojalny jest kibic, jak długo już chodzi na mecze. Wiemy, że ta wierność jest w cenie i tą wierność będziemy chcieli premiować i myślę, że oprócz samej tej polityki sprzedaży karnetów, innych cen, jakich rabatów będzie to kontynuowane, nawet rozszerzane. I tych kibiców najwierniejszych my ogromnie szanujemy i liczymy się z ich zdaniem, jeżeli mają jakieś pomysły, w jaki sposób my możemy dla tych kibiców, tych siatkarzy udostępniać, bardzo proszę, bo oczywiście zaproponujemy pewnego typu działania, dni medialne, spotkania, konferencje internetowe, tweetowania, etc., ale też nic nie zapewni tego spotkania twarzą w twarz. Wielu oczywiście też, no tak mówiąc brzydko, naśmiewa się z tych naszych spotkań u jednego sponsora w galerii, ale to jest również ta praca o pozyskanie nowego kibica. Trochę zapomnieliście o tych starych, którzy chcą na hali. No i właśnie, wrzucamy to ten kamyczek w tym tak. Ogródku już jest, być może on jest takim większym głazem. Jeżeli macie jakiś pomysł, my się zastanowimy. Na pewno przed rozpoczęciem tego sezonu ja spotkam się i Kasia, i Jarek i przygotujemy takie cykl spotkań z siatkarzami, żeby im uzmysłowić, że oni również powinni być coraz bardziej otwarci. Jeżeli do tego nie doprowadzimy, być może za rok, dwa w polskich klubach będzie mniej pieniędzy, oni po prostu będą mniej zarabiali, jeżeli w tym momencie nie wypracujemy, nie będziemy bardziej promować tych gwiazd. Nie wykorzystamy tego wyżu. Nie wykorzystamy tego... No, tego... Mistrzostwo świata, jak gdyby trochę, mam wrażenie, że zostało przespane, nie? Nie ma pan prezes takiego wrażenia? Ja też mam takie wrażenie, nie wynikało ono tylko z tego, że poziom sportowy jakoś się drastycznie obniżył, ale również z innych zdarzeń, które nastąpiły tuż po tych mistrzostwach świata, które niestety to zainteresowanie było takie, jak było i nie mogło być należycie zdyskontowane, bo pomysłów było oczywiście kilka, ale wciąż jesteśmy mistrzami świata i wciąż możemy tym grać i myślę, że mądrze jak do tego teraz podejdziemy, jeszcze możemy na tym sporo wygrać. Jeszcze raz, jakie macie plany tu w Rzeszowie, żeby tych ludzi pościągać, żeby wyjść do tych ludzi? Ale Leszek, ja bym to rozszerzył. Nie w Rzeszowie, na Podkarpaciu. Na Podkarpaciu, tak, no, rejestrację samochodów. Bo mnie to cieszy, kiedy widzę halą. Te flagi już resowiackie tak. Z miejscowościami, które do nas oczywiście, to mamy wielu kibiców, którzy przyjeżdżają tak, z tak. My w Klubie Kibica mamy Kańczugę, mamy Mielec, my mamy naprawdę tak, coraz Jarosław, więcej. Jarosław. Ale proszę państwa, siatkarska Resowia to naprawdę nie tylko Rzeszów. Ja sporo podróżuję po całym województwie. Ja tam...
spotykam od tak na ulicy kibiców w Przemyślu, w Krośnie i my rozmawiamy o RES-owi. No, znaczy, kilka działań na pewno też podjęliśmy, nawet nie tylko promocyjnie, ale myślę, że dużym zainteresowaniem w tym ubiegłorocznym koszulki nawet do Ligi Mistrzów dotyczące promocji Podkarpacia spowodowały to, że odzywały się do nas gminy, które chciały również to wykorzystać i kibice z tych miejscowości, które były tam promowane, chętnie kupowały koszulkę, one w tych koszulkach później przyjeżdżały. Jeżeli chodzi o samą strukturę kibica, to około 75% posiadaczy krętu pochodzi z Rzeszowa, 25% spoza. Natomiast zupełnie odwrotnie wygląda, jeżeli chodzi o strukturę sprzedaży biletowej, czyli około 60 jest spoza naszego miasta. Dlatego widzicie, bo rzeszowianie wolą przyjść piechotą na halę pod Promie. My też planujemy wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego, nie w tym sezonie, ale po rozbudowie hali wprowadzić, czy też zaszyć do karty miejskiej również karnet i w związku z tym rozszerzyć te działalności promocyjne i profity, które z tego tytułu są planowane. To otwarcie kibiców, ja myślę, że no, to za wcześnie, bo to są świeże projekty, ale ja się cieszę, bo jeżeli my to zrobimy sami, to o czym mówi Bogdan, jeżeli zrobimy sami, nie będzie to miało wydźwięku tak medialnego na cały kraj. Jeżeli zrobią to wszystkie kluby, jeżeli wykorzystamy te gwiazdy, jeżeli to uświadomimy, to będzie to. Ale to jest praca dużo większa i do tej łatwiej czy nie jest w tym łatwiej. Przypadku nie powinniśmy rozmawiać o właśnie kontakcie z telewizją. Ja nie wiem, jak tam wskaźniki w Polsacie, jeżeli chodzi o oglądalność meczów siatkówki, bo z tego, co tutaj już rozmawialiśmy, no to średnia na halach w plus lidze spadła, prawda? Co się dzieje z telewizją, bo ja myślę, że przede wszystkim nośnikiem dla siatkówki byłaby telewizja. To jest to, co by przynosiło największą popularność i pieniądz. I to są właśnie główne argumenty, które padały, to były do tego, aby telewizja, która pokazuje nasze mecze, nie skupiła się tylko i wyłącznie na tych spotkaniach, czyli poszukiwała takich smaczków. No, mamy kapitalne przykłady, proszę zobaczyć, jak się rozwinęła piłka nożna. Ja nie mówię o samej Lidze Mistrzów, ale jakimś znakomitym produktem stała się Liga Europejska wręcz. I się, jak się patrzyliśmy na półfinały, to się nawet człowiek zastanawiał, prawie jak w Lidze Mistrzów. I to już jest taki produkt, który się stworzył w ciągu ostatnich kilku lat. Nie musieliśmy startu. Ale skąd się to wzięło? Właśnie z tej pracy telewizyjnej, z tego wzrastającego zainteresowania, tej promocji billboardowej, tej promocji dotyczącej samego losowania. Tak? To jest taka praca. Ale czy my do końca wykorzystujemy potencjał reklamowy naszego zespołu w naszym mieście? Dlaczego nie jeżdżą autobusy oklejone? Dlaczego nie ma banerów? Dlaczego do Kielc dojeżdżam, witają mnie mistrzowie Polski, vive targi Kielce? Dlaczego w Rzeszowie mnie nie wita Alek Akrem? Witał cię Bartek Kurek, jak promowaliśmy Kraków. Krakowski turniej Final Four. Znaczy, słuchajcie, przede wszystkim tak, ten sezon był dla nas, ja mówię tutaj o klubie, tutaj się troszeczkę uderzę w piersi, był sezonem bardzo trudnym. To znaczy, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję dotyczącą organizacji turnieju finałowego, o czym pewnie powiem po przerwie na wiadomości. O 13, a ja tylko muszę podziękować naszym słuchaczom, naszym miłośnikom na stronie klubu kibica zakładka audycje Radia Centrum. W ciągu 2 tygodni 8 tysięcy odsłon, to po prostu się nie zdarzyło. Zbliżamy się do 150 tysięcy odsłon naszego programu, a na dalszą część programu, gdzie już skupimy się chyba jednak na tym, co nas dręczy. Porozmawialiśmy troszeczkę ogólnie. Zaraz po 13 po serwisie startujemy. W niektórych miastach zaczyna brakować pieniędzy na program 500+. Wypłaty świadczenia wstrzymują wadowice. Ludzie i sprzęt w pełnej gotowości. Minister obrony zapewnia, że szczyt NATO będzie dobrze zabezpieczony. Znamy wyniki egzaminu szóstoklasistów. Posłuchajcie, jak poszło im w tym roku. Adam Michalak, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od kłopotów z wypłatami z programu 500+. Władze Wadowic musiały je wstrzymać, bo w miejskiej kasie zabrakło rządowych pieniędzy na te świadczenia. Burmistrz Mateusz Klinowski napisał na Facebooku, że brak pieniędzy to codzienność dobrej zmiany. Dostał już reprymendę za te słowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale dostał też zapewnienie, że brakujące pieniądze będzie miał na koncie jutro. Jak mówi burmistrz, to jednak nie rozwiąże problemu, bo na podstawie wniosków, które złożyli jego mieszkańcy, już wie, że będzie potrzebował do końca roku 20
32 milionów złotych, a ma dostać połowę, bo tak wyliczył rząd. Więc gdy pieniądze się skończą, to znów będzie musiał o nie prosić. Program Rodzina 500 Plus ruszył 1 kwietnia. W tym roku rząd przeznaczył na niego około 20 miliardów złotych. Żandarmeria wojskowa trenuje zabezpieczenie szczytu NATO w Warszawie. Pod okiem ministra obrony żandarmi ćwiczyli dzisiaj na Stadionie Narodowym. Będziemy robili wszystko, żeby wyeliminować jakiekolwiek zagrożenie z którejkolwiek strony powstanie. Cały obszar będzie na bieżąco monitorowany i na bieżąco analizowany przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu. Minister Antoni Macierewicz dodaje, że w czasie szczytu ściśle monitorowany będzie teren o powierzchni 5 km2. W jego centrum znajdzie się Stadion Narodowy. Szczyt rusza 8 lipca. Bydgoska policja zatrzymała kolejne 3 osoby podejrzewane o pobicie zagranicznych studentów. Obcokrajowcy z Turcji i Słowacji zostali zaatakowani 11 maja na bulwarach nad Brdą. Otoczyli ich młodzi mężczyźni w koszulkach z emblematami Polski Walczącej. Krzyczeli, że są po to, by bronić Polaków. W tej sprawie zatrzymano już w sumie 5 osób. Może im grozić do 5 lat więzienia. 63% z języka polskiego i matematyki oraz 71% z angielskiego. Takie są wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów. Poszło im gorzej niż ich kolegom w zeszłym roku. Szczególnie część z języka angielskiego uczniowie rok temu lepiej napisali. Wyższy wynik tegorocznego sprawdzianu osiągnęły dziewczyny, które zdobyły więcej punktów w zadaniach z języka polskiego. Z kolei ich wynik z zadań z matematyki był na równi z rezultatem chłopców. Lepszy wynik osiągnęli uczniowie ze szkół niepublicznych, z dużych miast, gorszy uczący się w szkołach wiejskich. Akademickie Radio Centrum Politechniki Rzeszowskiej. Reklama. Wiesz, że naszemu organizmowi biznes wprost kwitnie? Tak. I to jak? Organizm wziął prostą pożyczkę dla firm i już ją zainwestował w rozwój. Ale że w kwiaciarnię, tak? Nawet jeśli nie masz kwiaciarni, twój biznes może rozkwitnąć. Weź prostą pożyczkę dla firmy w PKO Banku Polskim. Nawet do 500 tysięcy złotych z promocyjną prowizją za udzielenie. Tylko 0,7%. Promocja trwa do 31 maja. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Plastry SalveQuick, by odcisk znikł. Dzięki plastrom SalveQuick moja historia z odciskami na stopach zakończyła się happy endem. Teraz mogę chodzić w każdych butach, sportowych czy w szpilkach. Mogę chodzić, biegać, skakać, tańczyć. Bez piekielnego bólu przy każdym kroku. Bo plastry SalveQuick zawierają dużą ilość kwasu salicylowego, który wyjątkowo szybko i efektywnie się uwalnia. Już po 4 dniach można łatwo usunąć odcisk. Po prostu. Plastry SalveQuick i odcisk znikł. Serwis samochodowy TRT. Fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, dojazd do klienta. W ofercie diagnostyka, naprawy, serwis opon, geometria zawieszenia, wyciąganie urwanych świec żarowych i wtryskiwaczy. Serwis samochodowy TRT. Masz pytania? Zadzwoń 697 860 860. Rzeszów, ulica Wspólna 1. Pro Familia. Szpital specjalistyczny w Rzeszowie. Miejsce, gdzie z troską i życzliwością dbamy o Państwa i Państwa rodzinę. Kibicujemy siatkarzom i promujemy młodych sportowców. Pro Familia wspiera na Podkarpaciu m.in. Zespół Artystyczny Uśmiech, Piłkarki Sokoła Kolbuszowa, Akademię Karate Tradycyjnego oraz Klub Pływacki Sokół. Zakład optyczny Opticus. Autoryzowany punkt firmy Ray-Ban. Sprzedaż markowych okularów przeciwsłonecznych. Najlepsza jakość, konkurencyjne ceny. Rzeszów, ulica Baldachówka 3. Do zobaczenia w zakładzie optycznym Opticus. Firma Mikon. Autoryzowany partner Enova 365. Systemu ERP do kompleksowego zarządzania firmami i instytucjami. Zobacz, jak mobilny może być twój biznes. www.mikomp.pl. Ośrodek aktywnego wypoczynku Maraton, Lubenia 618. Wszystko, czego potrzebują sportowcy i nie tylko. Siłownia i sauna, hala sportowa do siatkówki i koszykówki, sala bokserska, restauracja i pizzeria. Polecamy noclegi, imprezy okolicznościowe, sale konferencyjne i catering. Ośrodek aktywnego wypoczynku Maraton, Lubenia 618. Telefon 17 850 02 16. Zakład fotograficzny Kasowski. Zdjęcia do dokumentów, sesje fotograficzne, rodzinne i dla dzieci, wydruki wielkoformatowe, obrazy na płótnie, fotogadżety, fotokalendarze, fotoalbumy, reprodukcje i renowacja starych fotografii. Zakład fotograficzny Kasowski, Rzeszów, Kościuszki 11. Więcej informacji na kasowski.pl.
Herbut. Produkcja murków ogrodzeniowych oraz kompleksowe wykonawstwo ogrodzeń. Układanie kostki brukowej z materiałów własnych lub powierzonych. Herbut. Paweł Chrzanowski. Hermanowa 264A. Telefon 505 431 875. www.herbut.hermanowa.eu. Gdy dokucza Ci chłód, gdy jest Ci za gorąco, zastosuj polski system dociepleń GrainPlast. Sprawdzona jakość i długowieczność elewacji. GrainPlast to najpopularniejszy i wielokrotnie nagradzany podkarpacki system dociepleń. GrainPlast. Ciepło na lata. Lato na zawsze. Dobis. Produkcja i dystrybucja opakowań z papieru. Zapraszamy na stronę dobis.rzeszow.pl. Firma transportowa Sławomir i Andrzej Bujak. Jesteśmy na rynku od 24 lat. Doskonała kadra kierowców, profesjonalna flota najwyższej klasy autobusów i busów. Własne zaplecze serwisowe. Nasze autokary wyjeżdżają w każdą trasę sprawdzone technicznie. Cenimy lojalność i uczciwość wobec stałych klientów. Od lat wozimy kibiców siatkówki Asseco Resowi Rzeszów. Telefon 506 071 555 www.bujakbus.pl. Najlepsi wożą najlepszych. Jak przyjemne byłyby nasze podróże, gdybyśmy wcześniej mieli wyświetlacz Active Info Display, tak jak w nowym Tiguanie. Ja lubię widzieć, czy jadę ekologicznie. A ja włączam dużą, kolorową mapę. Tak, żeby jak najszybciej wrócić do domu, przytulić się i obejrzeć ulubiony serial. Przy tym wyświetlaczu telewizor wypada dość blado. Nowy Volkswagen Tiguan z Active Info Display. To więcej niż innowacyjne cyfrowe zegary. To wyświetlacz tworzony przez Ciebie. Przekonaj się podczas jazdy próbnej, że doskonałość to dopiero początek. Volkswagen. Reklama. Też. Magazyn siatkarski w Centrum Sportu. Wracamy. Ja tylko pozwolę sobie zaprosić naszych słuchaczy na sobotę ośrodek aktywnego wypoczynku Maraton w Lubeni. Zapraszamy Mistrzostwa Polski w hat-tricku. Patronat Radia Centrum. Będą również relacje na naszej antenie w sobotę. Wracamy do magazynu siatkarskiego. Przypomnę, gośćmi dzisiejszego programu są Bartosz Górski, prezes Resowi. Poldek Ungerhoyer. Leszek Chwila. I Lesław Szpala. Poldek, przerwałem Ci przed przerwą. Zaczynaj. No, krótkie pytanie. Jak wygląda współpraca pomiędzy Telewizją Polsat a klubami? Albo całą ligą? No to, zakres tej współpracy jest opisany w umowie pomiędzy Profesjonalną Ligą Piłki Środkowej a Polsatem, z której telewizja się zobowiązuje do prezentowania odpowiedniej ilości spotkań. No i z tego, patrząc się na średnią ilość pokazywaną w tym sezonie, się prawie wywiązało. Tam było chyba 3 spotkania były wpisane w umowie, a średnia była 2,9. Jeżeli chodzi o samą jakość, no to tutaj chyba się nie ma do czego przyczepić, czyli jakość prezentowanych tych meczów jest na najwyższym światowym poziomie. Przyczepić się można do komentatorów, to ja wrzucam, bo takie komentarze jak pana Jarosza w meczu Resowia Kuprum po prostu nie życzymy sobie, aby się powtórzyły. Ja myślę, że również tutaj Telewizja Polsat jest tak profesjonalna, że również weryfikuje tego typu wypowiedzi i reaguje na nie. Oczywiście mamy kilka pomysłów, również to był jedną z elementów spotkania w Iławie, czyli takiej propozycji rozwoju tej współpracy. Choćby powrotu do magazynu siatkarskiego, jak studia przedmeczowego, bo patrzą się również na wyniki oglądalności. To nie są bezpodstawne dane. Najlepsze wyniki oglądalności mają też mecze, ale również studia przedmeczowe przed tymi ważnymi meczami. Ludzie chcą posłuchać, co mówią dani eksperci. Natomiast pewnie warto by było zastanowić się, czy nie zapraszać do studia osoby spoza w tym momencie. Nowych osób. Może niekoniecznie też ekspertów. Może warto zastanowić się nad znanymi postaciami, niekoniecznie ze świata sportu, którzy są fanami siatkówki, a przecież takie osoby w tym kraju są. To wszystkim by nam pomogło. Jest jeszcze oczywiście kilka pomysłów, w jaki sposób był atrakcyjniejszy niż przekaz telewizyjny, na przykład związany z bardziej atrakcyjnym systemem challenge, czy pokazywaniem nie tylko tego, co challenge, czyli piłka po bloku, czy nie, czy linia, czy też nie, natomiast są takie systemy, myślę, w tym kierunku również będziemy szli, aby pokazywać dane statystyczne na bieżąco na ekranach telewizji, czyli na jakiej wysokości rozgrywa rozgrywający i gdzie kończą piłki atakujący. Tego typu dane są do wychwycenia w postaci wektorowej, jak również pozwalają na prezentację sponsorów przy tym, kto jest sponsorem danej analizy, tak?
lub danego biegu. No tak, tak, no musimy poszukać, zwłaszcza, że koszty challenge są po części obciążane również nimi kluby, a musimy się skupić na tym, żeby poszukiwać tych pieniędzy na kontrakty zawodniczych. Jest plan na ten challenge, taki jak w Japonii obowiązuje, co tenisowy, tak to nazwijmy, jak na olimpiadzie tej europejskiej było. Mówimy o tej technologii Hokaj, tak? Oczywiście wszystko zależy od tego, jak obowiązują w tym momencie umowy ligi z obecnym dostawcą systemu challenge, czy one są obowiązujące, czy ważne. Natomiast myślę, że również można poprosić o rozwój tego systemu. To jest również w interesie nie tylko samych klubów, ale również telewizji. Te transmisje byłyby jeszcze ciekawsze, choć naprawdę z punktu widzenia realizacji tego, w jaki sposób są eksponowani sponsorzy, bo tym się przede wszystkim wyróżnia siatkówka wśród dyscyplin zespołowych, że te wszystkie zwolnienia, ten wąski plan telewizyjny pozwala na wyraźne odnalezienie sponsora i policzenie jego tej wartości, która, jak mówię, no mnie bardzo pomaga w rozmowach z potencjalnymi sponsorami. Czy inne telewizje też są, że tak powiem, brane pod uwagę na mniej ważne mecze? Czy ta umowa z Polsatem jest po prostu zamknięcie ligi tylko dla nich? Mhm. I na przykład takie mecze, które nie są transmitowane, nie mogłaby, nie wiem, klubowa telewizja, która u nas przecież w Asseco istnieje, transmitować jakichś wyjazdów? Bo wielu ludzi na forum pisze, że chętnie by, tutaj dziękujemy Bogdanowi za przedstawianie tych meczy głosowo, tak? Ale obraz też by nam się przydał. Chociaż wyobraźni mamy dużo. Słuchajcie, z tego co wiem, to umowa dotyczy wyłączności, czyli telewizja ma wyłączność na pokazywanie wszystkich spotkań. Również tych niepokazywanych. Natomiast, więc na chwilę obecną to jest temat zamknięty. Natomiast jednym z pomysłów jest to, żeby wyjść poza Polskę również z przekazami. Sprzedać ligę. Sprzedać ligę po prostu. Jak seriale sprzedajemy, to czemu nie możemy sprzedać ligę? Produkt całkiem przyzwoity, dobra. Proszę bardzo. Myślę, że patrzę się na zainteresowanie w Brazylii, w innych krajach europejskich, jak również w krajach arabskich. To jest dobry kierunek i warto się nad tym pochylić. Wielu kibiców, entuzjastów śledzi rozgrywki Ligi Rosyjskiej czy Ligi Francuskiej, które są dostępne na przykład w internecie, tak? I również w internecie poświęca te 2,5 godziny czasu, żeby te rozgrywki śledzić. Myślę, że jeżeli pokażemy ten produkt odpowiednio zaprezentowany, to będzie on oglądany w tych innych telewizjach. Myślę, że warto nad tym się też pochylić. Ja jeszcze wrócę do systemu challenge. Takie malutkie pytanie. Nie udałoby się zrobić na telebimie w hali prezentacji, bo często my jako kibice siedzimy, tam mamy swoich przedstawicieli przy stoliku sędziowskim z tyłu, chłopaki tam sygnalizują. Dziękujemy. To jest, ja się tak zastanawiam nad cenami karnetu w tym sektorze challenge, bo to jest... Podnieś. To jest, widzę, prestiżowe miejsce w hali pod prawem. Ale wiemy szybciej niż sędzia pokaże. To chyba wszyscy na hali wiedzą, tak? Czasami jest rozdźwięk pomiędzy tym, co chłopaki z tyłu pokazują, a tym, co sędzia pokaże. Dobrze, co sędzia widział. Tak, dobrze, to jest we Włoszech. Tak? Ja jestem za tym. Co więcej, jestem za pokazywaniem powtórek normalnego biegu meczu telewizyjnego na hali. Ale to gdzie jest, oprócz tego, że prezes jest za tym, to czego tego nie ma? Jeszcze nie będzie. Jeszcze, to należy do ligi. Ja to, tak jak mówię, w swoich uwagach, nie tylko takich, to zawrę potem spotkanie. Czyli to liga musi wyrazić Tak, bo tam jest jeszcze komisja sędziowska, pamiętajcie. Mhm. W tym wszystkim. Natomiast to zwracaliśmy uwagę na to, że zastanawialiśmy się, kto tak naprawdę powinien weryfikować wynik challenge'u. Bowiem weryfikuje go drugi sędzia, obserwator. A jest komisarz, który moim zdaniem powinien to robić, ponieważ drugi sędzia weryfikuje tak naprawdę sam siebie. Jeżeli się pomyli, to ocena za ten mecz mu spada. Także to jest w tym momencie, moim zdaniem, powinno być to weryfikowane przez obserwatora niezależnego. Być może wykorzystać te osoby, znane postaci ze świata siatkówki i ich zaprzęgnąć do analizy tego. No, w końcu na siatkówce się znają. Wystarczy to pokazać na hali. I wtedy 4300 kibiców widzi ten milimetr w boisku. Albo styczna ugięta jest. Zychu?
Wrzucam pytanie od internauty. Klub stworzył aplikację na telefony komórkowe. Czemu się tym nie chwali? Ponieważ nie spełnia, nie spełniła naszych oczekiwań. To jest raz. Dwa. Chcemy przygotować się do tego, w jaki sposób przygotowywać content do aplikacji ogólnej Plus Ligowej. Myślę, że to jest kierunek. Czyli każdy kibic powinien, Plus Liga powinna wydać swoją własną aplikację telefonów, feedowaną zawartością nie tylko z klubów, artykułów prasowych, wideo i tak dalej, jak również zasilana systemem analitycznym, czyli analizami meczu na bieżąco, po to, że kibic siedząc w hali miałby tą analizę podaną w sposób właśnie taki... To jest duży projekt. No, duży projekt, natomiast no, miejmy na to fundusze i to zróbmy. No to weźmy się i zróbcie. No to, no, no to jest... My chętnie to wspomożemy, tak? To, no to jest jeden A czy nas... Bo ja ostatnio nie byłem na stronie klubowej, ale Takie rzeczy jak na przykład tapety na telefony, tak? Takie kibicowskie, bo wiem, że ludzie chętnie przerabiają sami, tak? Gdzieś ściągają z internetu, próbują, czy może w tą stronę właśnie... Będziemy przemodelować stronę internetową, po to, żeby takie rzeczy były tam do ściągnięcia, nie wiem, na komputer, na komórkę. Jestem kibicem. To są didaskalia, ja to tak nazywam. No dobra, ale też budują jakiś obraz, tak? Słuchaj, no to jest to uwaga. My natomiast planujemy w tym roku przebudować również naszą stronę internetową. Na wzór tego, co się w tym momencie dzieje w świecie sportu, jak wyglądają strony najlepszych klubów na świecie i one muszą być skonstruowane. My oczywiście położyliśmy bardzo duży nacisk na social media, jak pewnie zwróciliście uwagę, i jeżeli chodzi o social media, jesteśmy w tym momencie liderem w siatkówce, jednym z czołowych klubów w ogóle w Polsce. To był nasz główny nacisk, to jest gigantyczna praca Kasi i za to jej dziękuję. Natomiast musimy również pochylić się nad tą częścią biznesową, czy również stronę internetową przemodelować do tego, aby ona służyła zarówno social media, czyli wrzucanie dużej ilości filmików, i to nie tylko filmów, które są produkowane przez Asekore Serbia TV, bo za chwilę to są takie wręcz małe etiudy filmowe. Natomiast dla kibica wartością jest również krótki filmik nagrany, no w tym momencie nawet telefon komórkowy nagrywa w takiej jakości, jeżeli postawimy go na statywie, wystarczy do 30-sekundowego zachęcenia przyjścia na mecz, czy jakiegoś krótkiego komentarza na gorąco. To również jest taki jeden z wyrazów otwarcia się do mediów. I tu jeszcze jedno pytanie nawiązujące od naszego słuchacza. Z jakim wyprzedzeniem planujesz działania biznesowe? Jaki to jest w ogóle biznesowe? I w jakim horyzoncie czasowym te wszystkie rzeczy, o których mówisz, one są w planie? Na jak długo mamy przedłużoną umowę z Asseco? No bo to jest też ważna sprawa. Znaczy, dotykasz różnych tematów. Ale to jest perspektywa działania klubu, z jakim wyprzedzeniem? No cóż, specyfika klubu sportowego jest taka, że większość kontraktów sponsorskich jest podpisywana na okres jednego roku, więc ciężko byłoby bez wsparcia Asseco Poland i długofalowej z niej umowy budować czegoś konkretnego na okres dłuższy niż roku. W tym momencie ta umowa z Asseco Poland się kończy, ona będzie na dniach przedłużana, więc myślę, że tutaj można być o to spokojnym. Rok czy dłużej? Myślę, że to będzie dłuższy okres czasu, więc więc jakieś tam perspektywy budowania drużyny na dłużej są, natomiast też my sobie spokojnie patrzymy na to, co się będzie działo na rynku, tak? bo się wiemy, jaka jest sytuacja obecna w klubach sponsorowanych przez spółki Skarbu Państwa. W tym momencie trwają tam audyty, może to być różnie z finansowaniem na jakimś tam poziomie. U nas też ta polityka kontraktowania, my w tym momencie zawodników jedynie tych młodych kontraktujemy na dłuższy okres czasu, natomiast pozostali mają kontrakty roczne. Zobaczymy, co się wydarzy w ciągu tego roku. To jest w tym momencie jest zbyt dużo zmiennych, żeby skonstruować coś na dłużej niż na rok. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast bardzo by pomogła taka trwała konstrukcja samej ligi. To znaczy, jeżeli już się zdecydujemy na 14 zespołów, na daną fazę play-off, jak to ma wyglądać, że ma być otwarta, czyli ma być spadek ostatniej drużyny, przedostatnie dwie grają w barażach, bo taka jest nasza propozycja. Ale żeby to była koncepcja, która jest na 3-4 lata, tak? Od walnego zgromadzenia do walnego zgromadzenia, na daną funkcjonowanie zarządu. Wtedy na tym możemy budować. Oczywiście, jeżeli się pojawią skrajne sytuacje, że dany klub nie wiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, albo nie ma takiej frekwencji, to również należy to zaudytować, zastanawiać się, czy nie wpuścić jakiejś, mówię, w cudzysłowie, świeżej krwi dodatkowo.
Natomiast, powinniśmy sobie stworzyć taką trwałą strukturę, przynajmniej jeżeli chodzi o samą ligę, a kluby... Ale mamy na to czas do 30 czerwca. Czy po spotkaniu w Iławie wierzysz w to, że do tego 30 czerwca dogadacie się na tyle, że znowu powstanie coś na rok, czy jednak dogadacie się z tą dłuższą perspektywą, to o czym powiedziałeś wspomnę, o konstrukcji ligi? Ja powiem tak, my jesteśmy akcjonariuszami, tych głosów mamy tyle, ile mamy, natomiast o kształcie ligi decyduje zarząd ligi. Którego wybiera walne zgromadzenie. Którego wybiera walne zgromadzenie, tak. Jest jeszcze po drodze Rada Nadzorcza. Natomiast mam nadzieję, że Rada Nadzorcza powinna słuchać głosu klubów i to jest podstawa. Z tego, co mówili, w Iławie słuchają. Tylko czy słyszą? Nie wchodźmy w jakieś tego typu domniemywania. Ja myślę, że tutaj zwycięży zdrowy rozsądek przede wszystkim. Pamiętajmy, że ten rok jest rokiem specyficznym, bo jest rokiem wyborczym i też nie wszystkie działania są do końca racjonalne biznesowo, ja bym to tak delikatnie określił. Moje same plany biznesowe dotyczące różnych aspektów działalności klubu to tego nie da się wygeneralizować, bo inaczej jest w przypadku kontraktu sponsorskich. Czasami kontraktowanie naszego sponsora zajmuje 3-4 miesiące, a czasami ten proces trwa 2,5 roku. Różnie z tym bywa. Ja się cieszę i bardzo im wszystkim dziękuję za to, że jest ogromny poziom takiej tak zwanej lojalności. 90-95% sponsorów zostaje z roku na rok. Tam się zmienia jeden, dwóch sponsorów, którzy są w tym momencie zastępowani przez kogoś, kto chciałby wejść do tego grona, do tej siatkarskiej rodziny. Mam tutaj przed sobą taki katalog współpracy biznesowej, on jest zresztą do podglądnięcia sobie, jeżeli jakiś kibic jest zainteresowany, w jaki sposób my prowadzimy tego typu działania marketingowe. I myślę, że to przynosi dla nich efekty, nie tylko efekty wizerunkowe, te wartości medialne, ale przede wszystkim handlowe. I również w tym kierunku będziemy szli, jeżeli chodzi o pracę nad przebudową hali na Podpromie. Nasze uwagi będą kierowały się nie tylko ku zwiększeniu ilości miejsc, co oczywiście mam nadzieję dzięki pracy działu sprzedaży i marketingu zwiększy przychody z tytułu karnetów i biletów, ale również chcemy stworzyć lepsze widowiska. I to nie tylko samo widowisko, jeżeli chodzi o sam mecz, ale żeby wydłużyć samo widowisko do tego, że kibice przyjdą do restauracji, do pubu, tak, siądą sobie przed meczem, coś zjedzą, porozmawiają, może tam obejrzą jakiś mecz, pójdą na mecz, wrócą do tej restauracji, dzieci będą miały jakieś również zapewnione atrakcje. Mecz będzie prezentowany, będą wprowadzeni zawodnicy przy odpowiednich światłach, przy odpowiedniej muzyce. To powinno tak po prostu wyglądać. Ale te spotkania kuluarowe, które jest... Ja pamiętam tę atmosferę w Berlinie, kiedy naprawdę grupami, kibicami, narodami spotykali się ludzie w holu, gdzie można się było napić piwa, zjeść kiełbaskę i naprawdę. Słuchajcie, ja to już chyba sprzed 3 czy 4 lat wyniosłem takie, tylko w tym momencie nie mamy takiej infrastruktury, żeby to prowadzić. Ja po meczu z Rozelare, wychodząc z tego meczu, stanowiłem się, że dzieci kibice wychodzą z hali, no przecież ich nigdzie nie ma. A się okazało, że 1000 kibiców poszło do takiej potężnej restauracji i oni tam zostali przez najbliższe 1,5 czy 2 godziny. Nie wiem, czy nie dłużej, bo po takim okresie wróciłem. Niewykluczone, być może będzie wszedł w kartę miejską. To oprócz tego, nie wiem, to plan jest taki także na to, żeby te mecze, które wyjazdowe mamy, były tam pokazywane, żeby kibice nie chodzili teraz po mieście, nie szukali miejscówek, gdzie by można było ten mecz oglądnąć. Dobry to jest kierunek. Dobry pomysł. 10% brawa. Tutaj prezes powiedział takie magiczne słowo sprzedaż, handel, więc tu mi się zaświeciła lampka właśnie. Jak to wygląda z tym naszym sklepikiem, kochanym? Znaczy, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży? Nie chodzi mi o poziom sprzedaży, bo tam tabelki nas nie interesują. Zarabia. Pewno sklepik. Zarabia, tylko pewno może zarabiać więcej. Tutaj kibice na forum na pewno nieraz pisali o takich sytuacjach, że jakichś popularnych koszulek nie ma, nie ma rozmiarówek. Nie sądzę, żeby w tym sezonie to się... Koszulka Alkala-Krema to był cud, żeby dostać. Tak. To są takie, nie wiem, na córki nasze, synów, a nie na chłopów, którzy przychodzą na mecz. Także... Być może warto wdrożyć taki mechanizm, również jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, że jeżeli
kibic chce kupić daną koszulkę i nie zauważa, że ona jest dostępna, tak, żeby to automatycznie nam z systemu spływało, żebyśmy wiedzieli, czego brakuje. Ja się tutaj posłużę taką analizą. Ta wartość sprzedaży koszuli, o której mówicie, ja myślę, że w tym roku nie było za bardzo problemu z dostępnością. Tych gadżetów było naprawdę sporo. Stan magazynowy, to co kiedyś mówiłem, żeby czyścić sobie stany magazynowe praktycznie do zera po każdym sezonie. Nie, te stany magazynowe są, co pokazuje, może nie tyle, co przestrzeliliśmy z niektórym asortymentem, ale również to, że chcieliśmy, żeby było go jak najbardziej dużo dostępnego. Natomiast my w tym momencie zatrzymaliśmy się na poziomie, myślę, że ono i tak jest bardzo dobrym poziomem, około 5000 sprzedanych koszulek meczowych w sezonie. Myślę, że to jest taka wartość, która jest rekordowa w siatkówce, jeżeli chodzi w Europie, a wcale się nie musimy wstydzić, jeżeli chodzi o sprzedaż koszulek, nawet piłkarskich, jeżeli chodzi o kluby ekstraklasy. Natomiast nie jest tak, że jak coś funkcjonuje, to nie można zrobić tego lepiej. Również koszulkę do karnetu. No to białą albo takie, czerwoną. Takie pomysły. To ja to lansuję, panowie, 10 lat. To sprzedaż, no. Sprzedaż w taką sklepiku spadnie. Taką Chińczyka można kupić. Sprzedaż ale nie, rynku, ale dobrze. Coś niepopularnego, karnet by musiał wtedy więcej kosztować. Ja jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. My też nie za bardzo nie lubimy byle jakości i też tą byle jakość kibice potrafią doskonale ocenić. Staramy się robić rzeczy dobre, więc nie kupujemy u Chińczyków. Jeżeli zrobiliśmy w tym roku taki jeden produkt, który był zdecydowanie tańszy, on się po prostu nie sprzedaje. Kibice to po prostu widzą. Wolą kupić coś droższego, ale lepiej wykonanego. Więc tutaj ta koszulka to naprawdę... Chińczyka. Żartuję. Bartku, jeśli mogę, to wrócę do tego pytania o planowanie pewnych działań klubu. Nie tylko na rok, bo w tym sezonie to ja już jestem przekonany, że będziemy mieli mocny zespół, który z pewnością przyciągnie komplet kibiców. Czy, bo też wiadomo, że te kontrakty w tej chwili podpisujemy na rok, czyli za rok będzie problem niejako albo odnowienia tego zespołu, albo stworzenia nowego zespołu. Ja taką zależność zaobserwowałem. W Częstochowie powstała super fajna hala. Wieje wicher, ponieważ drużyna zaczęła sportowo spadać w dół. W Jastrzębiu problem analogiczny. Stadion, w którym miasto Rzeszów włożyło mnóstwo pieniędzy, który służył głównie żużlowi i nagle z jakością sportową tej drużyny żużlowej zaczęły się problemy. Wszyscy trzymamy kciuki za Krystiana Rempałę. Wszyscy trzymamy kciuki za Krystiana Rempałę. Tak, tak, pozdrawiamy Krystiana, to jest zawodnik, który tutaj w Rzeszowie jeździł, koszmarny wypadek miał w tą niedzielę. Trzymamy kciuki. Czy się tego nie obawiamy? Obawiamy się takiego scenariusza. Leszek, to jest tak, że ja rozumiem obawy kibiców. My w tym momencie jesteśmy w przededniu podpisania nowej umowy z Asseco Poland. Myślę, że ta drużyna jest zbudowana tak, że będzie w przyszłorocznej jeszcze Lidze Mistrzów też miała prawo gry. I wówczas nie wystawimy drużyny, która, mówiąc po sportowym, będzie obrywała od wszystkich, tylko będziemy się starali również kontynuować. Być może zawodnicy w przyszłym sezonie będą po prostu tańsi. I to nie mówię tylko o zawodników polskich, bo niektórzy twierdzą, że ich nie doceniamy i wolimy zagranicznego zawodnika za tak to samo. Tak mówi Michał Kubiak. No to właśnie jest mocno nieprawdziwe i radziłbym się jeszcze raz zastanowić nad tą wypowiedzią. Może mieć swoje zdanie, natomiast punkt widzenia klubów jest zupełnie inny. My zdecydowanie wolimy polskiego zawodnika na podobnym poziomie, nawet zapłacić mu więcej niż zawodnikom. Zwłaszcza przy limitach, no to przecież szaleństwem by było pakować się w zagranicznego zawodnika na poziomie. Natomiast natomiast fakt faktem jest, że to co powiedziałem wcześniej, że my ten projekt zainwestowania w młodych zawodników, te wszystkie struktury młodzieżowe, mamy w tym momencie bodajże już w tym roku 18 zawodników, których gdzieś tam aktywnie prowadzimy po różnych ligach. I będziemy chcieli coraz częściej, gęściej z tego korzystać, co spowoduje, że to będzie być może budżet niższy, ale przy zachowaniu odpowiedniego poziomu sportowego. Moja prośba do pana prezesa Górala, osobista. Panie prezesie, jeśli ta
to odmienione pod promie. Będzie gotowe na sezon 17/18. Niech pan jeszcze wytrzyma z takim fajnym finansowaniem, żeby po prostu te 7 tysięcy ludzi... 27-28 sezon. 7 tysięcy ludzi przyzwyczaić do tego podpromia, żeby ci, którzy nie mieli okazji być na trybunach, po prostu zakochali się w tych trybunach. Później pociągną i oni finansowo teraz sobie. Ale to masz jakieś informacje, że prezes Górala się waha? Nie, mam, broń Boże, nie mam żadnych informacji, ale prośbę do prezesa Górala zawsze mogę mieć, a on nie musi jej spełnić. Na tym polega prośba. W ostatnim sezonie drużyna grała brzydką siatkówkę, co było antypromocją siatkówki w finale włącznie. Jak klub zamierza wpłynąć na drużynę, aby nie oglądać takich meczów jak finały, gdzie praktycznie przegraliśmy bez walki? Czy nie obawiasz się, że sponsorzy mogą nie chcieć być kojarzeni z tak słabym widowiskiem jak ostatnie mecze finałowe? Jeżeli rozpatrujemy pod kątem meczów finałowych, to rzeczywiście ten styl, z jakim przegraliśmy, był słaby. Natomiast w kontekście całego sezonu też nie możemy mówić, że sezon był porażką, bo absolutnie nie. 11 porażek. Ale dobrze, ale wynik końcowy jest taki, że mamy wicemistrzostwo Polski. Mamy bardzo dobry rok, jeżeli chodzi pod względem finansowym, jeżeli chodzi pod względem promocyjnym również. My też oczywiście wystartowaliśmy z bardzo wysokiego konia, bo poprzedni sezon był wręcz genialny. Tak? No, graliśmy i świetną siatkówkę, i zdobyliśmy mistrzostwo Polski i drugie miejsce w Europie. Nie było się do czego przyczepić. No, oczywiście w tym momencie oczekiwania kibiców są takie, że no to teraz to my już w ogóle idziemy i wygrywamy, no, wszystko. Ale to nie mamy się co dziwić po takim sezonie, ale apetyty rosną. Ale tak, ale no, sport to jest tak duża ilość zmiennych, że nie da się tego wyłączyć. I ten sezon był naprawdę ogromnie ciężki. I to jest ogromną niesprawiedliwością powiedzenie nawet chłopakom po tym, jak mieliśmy naprawdę trudne momenty. Oni się wzięli, zebrali w sobie, trzeba było wygrać ileś tam meczów do końca. Nie wiem, 7 czy 8 z rzędu wzięli, spieli się i wygrali. No, mimo tego małego poślizgu z Będzinem, który mógł nas kosztować wiele. Kwiaty do Bielska pojechały. Nie wiem, to już była inicjatywa samych zawodników, co tam pojechało. Okay. Natomiast my uważamy, oczywiście nie wypinamy i nie ma tutaj zbyt dużo wizyt w zakładach pracy i czerwonych dywanów, ale absolutnie nie wstydzimy się tego, cieszymy się z tego sukcesu, jakim przy tak trudnym sezonie było wicemistrzostwo Polski. No i dość, no, myślę, że również poziom sportowy tego, jaki prezentowaliśmy podczas Final Four Ligi Mistrzów, też nie był zły i tutaj walczyliśmy zarówno z Kazaniem, jak i z Lubę. To jest moje zdanie. W odczuciu wielu osób zawodnicy reprezentacyjni troszeczkę byli tacy, powiedzmy, hołubieni przez klub i trochę wykorzystywani na pozycjach, których mają grać w reprezentacji właśnie. No to mówmy, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? No przecież po to jesteśmy w studiu, żeby sobie już nie mówić na okrągło. No tak, no w pierwszej koncepcji Bartosz Kurek miał przychodzić do nas jako przyjmujący. Trochę nam to skomplikowało później sezon transferowy, bo dość późno została podjęta decyzja o tym, że zostanie przesunięty na atak. Odpuściliśmy Iwowicza. Ale to... Iwowicz był odpuszczony, ale i tak nie byłoby nas na niego stać finansowo. To tak czy inaczej by grał... Ale zamieszanie na pozycji przyjmującego było. Być może z perspektywy czasu powinniśmy wybrać innego przyjmującego, który by zabezpieczał mocniej lewe skrzydło. No cóż, no, stało się tak, jak się stało. Jeszcze do tego Piotrek Nowakowski, Jochen Szeps. Ja obawiam się, że... Znaczy obawiam się. Myślę, że gdyby takie sytuacje wystąpiły w innym klubie, to byłoby się temu klubowi ciężko pozbierać i w tym finale zagrać. No, my zrobiliśmy tak, jak zrobiliśmy. Tutaj też podziękowania dla ubezpieczyciela kontraktu reprezentacyjnego Piotra Nowakowskiego, bo tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o te relacje budżetowe, tutaj ten budżet się nie zmienił. Tak? No bo... A właśnie, jak sygnały, bo Piotrka widzieliśmy w telewizji, że wraca do gry, pojechał do Tokio, czy do Japonii szeroko pojętej tam na mecze, ale co z Jochenem? A Jochen świetnie. Sytuacja wygląda. Trenuje, gra, że uśmiechnięty i kota głaszcze, to widzimy. Słuchajcie, Jochen jest takim profesjonalistą, że jeżeli nie zajmuje się tylko i wyłącznie głaskaniem kota, bo jemu zależy na tym, żeby a przede wszystkim bawieniem swoich małych dzieciaków, bo to jest rodzinnie u niego postawa.
On w tym momencie, my byliśmy bardzo mocno zaskoczeni, jak do nas przyjechał, bo poprosiliśmy, żeby przyjechał, mimo tego, że dzieciaki mu się urodziły, to przyjechał tutaj i trenował z nami przez 2,5 tygodnia i nasi fizjoterapeuci, jak i ten przygotowania atletycznego byliśmy zbudowani, jak i on sam, bo on wyglądał zupełnie, był w słabej takiej kondycji, mimo tego, że jest ogromnym profesjonalistą, był w słabej kondycji psychicznej w grudniu czy w styczniu, natomiast jak tutaj przyjechał, jak potrenował, jak poczuł, jak ten bark mu zaczyna wyszedł z tych ćwiczeń pasywnych na te aktywne, jak to zaczęło mu pracować, nie sprawiało mu to żadnego bólu. On naprawdę był taki, tak uśmiechniętego, jak tutaj wyjeżdżał, powiedział, że on wraca, on będzie trenował z drugą drużyną Friedrichshafen, przyjedzie jak najszybciej, jak się da. Bartku, także... dzisiaj Jochen udzielił wywiadu, jest na stronie Plus Ligi, w której mówi, że żadne symptomy nie wskazują, że może mieć jakiekolwiek ograniczenia, że może nie wrócić do poprzedniej formy. Proszę sobie wejść na stronę Plus Ligi, dzisiaj jest rozmowa z Jochenem, na której Jochen mówi, że nie może się już doczekać przyjazdu na początek, że największy problem w tej chwili ma taki, że nie wie, jak sobie poradzić z czasem, który ma wolny do połowy sierpnia, bo on planuje, że tak wtedy przyjedzie. Pierwszy tydzień sierpnia rozpoczną się prawdopodobnie przygotowania. Mówi, że on od wieku juniora nie miał wolnych wakacji, bo zawsze grał w reprezentacji, a więc czeka z niecierpliwością na rozpoczęcie przygotowań w Rzeszowie. Czyli Piotrek i Jochen będą zdrowi, a niczym z Gavinem? No z Gavinem sytuacja jest taka, że no myśmy naprawdę tutaj mieli ogromną ilość dokumentacji medycznej. Szczerze mówiąc, ja wolę wziąć zawodnika, który ma trochę niepewne piszczele po pęknięciu, niż zawodnika, który ma problemy z ruchomością stawu barkowego. Myślę, Gavin jest na tyle profesjonalistą, jakbyście zobaczyli zapisy jego treningowe, to jakie dane nam przesyła z tak zwanego systemu WERT, dotyczących same ilości wykonanych schoków, później badań wydolnościowych. No, facet jest gotowy do grania. Myślę, że oby nie, boleśnie się nie przekonała o tym reprezentacja Polski w Tokio. Po tym pierwszym meczu. Ma ruszyć po drugi. Tak. Miałeś okazję rozmawiać z Gavinem Schmidtem, jaka osobowość? O, przypomina mi kogoś. Rozumiem. Dobry sygnał. A w jakiej kondycji sportowej i w ogóle przygotowuje się do gry w naszych barwach Marcin Możdżonek? A przygotowuje się. Rozmowy trwają, umowa jeszcze nie została podpisana. Właśnie, drugie pytanie. Po co nam 6 środkowych? Na chwilę obecną jest 6, którzy w lidze będzie grało 4. No tak, no jeżeli już sobie zdajemy wszyscy sprawę, no tak to wygląda. My nie ukrywamy, że rozmawiamy, czy zostanie podpisana, czy też nie. No, musimy znaleźć też miejsce Dimie, musimy pomóc Łukaszowi Perłowskiemu, który no, też sobie nie wyobraża być jako piąty środkowy, bo oczywiście taką opcję też ma, tak? Też może zostać tutaj i trenować i być może walczyć sobie, ale on sobie sam zdaje sprawę z tego, że to jest sportowo zabójstwo. Natomiast do Dima Paszyski no nie byśmy z niego skorzystali, ale mamy taką inną konstrukcję na skrzydłach, no i to jest kwestia tych limitów. Skupiamy się na wątkach transferowych dotyczących zawodników, a mnie interesuje, czy my możemy spodziewać się zmian w sztabie szkoleniowym, czy wszystko tutaj już jest dograne do ostatniej nitki i czy ten sztab będzie taki jak był, a może coś się rozszerzy. Być może ktoś dołączy do tego sztabu, może nie na zasadzie stałej współpracy, ale takiej współpracy doraźnej, pomocowej. Myślimy o tym, żeby poprawić przygotowanie psychologiczno-mentalne. Mówimy o psychologu. Tak, ale to tak zastanawiamy się, czy to raczej ma być psycholog sportowy, czy raczej ktoś, kto wspiera dodatkowo mentalnie, motywacyjnie. Zobaczymy też, jak oby był sukces też reprezentacyjny na Olimpiadzie, wtedy też zupełnie inaczej. Musimy pojechać tam chwileczkę. No, pojedziemy. I myślę, że tutaj trwają rozmowy i zastanawiamy się nad wzmocnieniem tego sztabu. Zbliżamy się, i to również zaskoczyło naszych internautów, to może troszeczkę odskakujemy w tej chwili, ale to jest to o propagowaniu siatkówki. Słyszałeś, jakie mają być ceny na Ligę Światową
w Łodzi. Mhm. No czy to nie jest szok? 700 zł za 3-dniowy turniej, weź dziecko, weź żonę, wakacje nad pięknym morzem, uciekają, żeby siedzieć w betonie w Łodzi. No to myślę, nie rozmawiacie o takich, nie rozmawialiście o takich rzeczach. Ja nie kwestionuję, ani nie, nie mówię prezesom innych klubów w Plus Lidze, jakie powinni mieć ceny karnetów czy biletów. To jest ich polityka, która wynika z analizy swojego rynku. Być może tak wynikło z analizy. Nie wiem, jak się sprzedają te bilety. Zakładam, że jak jest wysoka cena, to jeszcze nie ma pełnej hali. Ale kto wie, może mają inne mechanizmy, które pozwolą im na zapełnienie, bo turniej siatkarski przy małej ilości kibiców to już nie jest to, sami o tym wiemy. 700 zł, 800 zł, tak? Czy 700? 700. No to jest niecałe 200 euro to na zachodniego kibica, to nie są jakieś porażające koszty. Ale my nie, spodziewamy się tutaj kibiców z Niemiec, tylko z okolicy. Ale słuchajcie, ja tego w ogóle nie komentuję. Tak. No pewnie ktoś to tak ocenił. My mamy cenę karnetów taką, jaką mamy, cenę biletów taką, jaką mamy. Sprawdza się póki co. Czy znana jest cena karnetu na przyszły rok? Jeszcze nie, bo nie wiemy, ile będzie spotkań. Aha, jaki system rozgrywek. Tak. To poczekajmy. No, myślę, że w połowie lipca powinniśmy wiedzieć. Też powinniśmy wiedzieć, jacy będą nasi rywale w Lidze Mistrzów, bo 9 czerwca jest to losowanie w Rzymie. Zobaczymy. No, to też będzie wypadkowa kilku. Kogo byście chcieli? Co przyniesie los? Natomiast ja, tak jak powiedziałem, wierzę, że my w tym roku awansujemy sportowo do Final Four Ligi Mistrzów. Chcemy się przyzwyczaić do tego, że gramy tam co roku. A czy możesz nam coś powiedzieć więcej na temat reorganizacji Ligi Mistrzów? Co już będzie na pewno? Czy to dalej jest, że pan nowy prezes CEF-u pomysły, ale za tym nie idą pieniądze, za tym nie idzie nic i jeżeli ty się wycofujesz z organizacji Ligi Final Fouru, to w przyszłym roku albo Kazań, albo inny Nowosybirsk. No, nie wiem, jeszcze o finansach, no być może dowiem się czegoś w Rzymie. Ale sama reorganizacja, że nie będziemy musieli jeździć po peryferiach siatkówki, tylko że ma być ta grupa, że eliminacje do Ligi Mistrzów i... No ale z tego, co ja wiem, to Liga Mistrzów ma być 20-osobowa, 20-drużynowa, tak? I miały być rundy kwalifikacyjne, natomiast nie zgłosiło się dużo więcej niż te 20 zespołów, także... Tak, to straciła sens. No, być może będzie tylko runda jedna, niewiele w niej drużyn i szybko to zostanie. Być może to jest dobra oczywiście informacja dla Bełchatowa, tak? No, mhm. Albo może i gorsza, bo się zgłosiły takie mocniejsze drużyny. Trudno mi powiedzieć. Ja chciałbym, żebyśmy w trójkę się w komplecie stawili w tej Lidze Mistrzów. Chciałbym też oczywiście wyższych kwot, które otrzymujemy od Ligi Mistrzów, od CEF-u za zwycięstwo. Całe szczęście, że ten turniej finałowy Ligi Mistrzów skończył się bardzo dobrym wynikiem finansowym, bo inaczej nawet... Co sobie za to możemy kupić? Kogo? Trudno powiedzieć. Jest to bardzo dobra kwota, jesteśmy zadowoleni. Natomiast oczywiście sam fakt tego, że zgłaszaliśmy się do Ligi Mistrzów, do analizy tego, jakie powinny być ceny biletów, to oczywiście wszystko miało swoje przełożenie. Za wiele żeśmy się w tym momencie nie pomylili. Przynajmniej jeżeli chodzi o koszty. Przychody mogły być zawsze wyższe. Panowie, obiecałem do ostatniego pytania. Poldek? No to ja może jeszcze zapytam o tą halę, bo tak w kuluarach żeśmy kiedyś rozmawiali. Klub podobno wystosował swoją listę, no może nie życzeń, ale jakichś sugestii, które tyczyłyby się przebudowy hali. Możemy tak z szerszej perspektywy, bo z tego co pamiętam, to ponad 30 punktów było.
Ja powiem tak, nawet chyba... tymi ogólnymi, o których żeśmy mówili, prawda? Słuchajcie, te, nawet te punkty są w jednej z prezentacji, jak, jakbyście poszukali na naszej stronie biznesowej, tam można sięgnąć, tam te najważniejsze są zebrane dotyczące nowego potromu, jakby sobie to wyobrażamy, więc tam myślę, zainteresowany kibic sięgnie i się dowie. No głównie to jest to, co ja mówiłem, chcemy tak przemodelować halę, żeby ona się stała miejscem, do którego kibice przychodzą na widowisko sportowe, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Oprócz tej kształtu tej samych trybun, tak, żeby stworzyć taką naprawdę prawdziwy hałas tych kibiców, żeby deprymować przyjezdnych, a wspierać naszych, no, na tym to polega, ale również, żeby ci kibice nie przychodzili tylko i wyłącznie na same siatkówki, ale na to, żeby się spotkać, to co powiedziałem, przed meczem i po meczu. Chcemy, żeby odpowiedni komfort pracy mieli dziennikarze, chcemy odpowiedni komfort mieli nasi specjalni goście, sponsorzy. Myślę, że będą dwie czy trzy strefy takie VIP-owskie, dobrze rozbudowane, bo trzeba też pamiętać, że rozwój marketingu sportowego to nie tylko kibice, czyli ta sprzedaż B2C, jak to się mówi, marketingowa, ale również relacje pomiędzy sponsorami i poszukiwanie tej sprzedaży pomiędzy nimi, więc ta loża biznesowa, te spotkania właśnie temu służą, że się czasami tak śmieję, że może na pewnym etapie to my w ogóle tą strefę VIP będziemy mieć odciętą od widoku na mecz, bo tak będzie w niektórych przypadkach łatwiej, ale to oczywiście w kategoriach żartu, bo wszyscy to co, dlaczego ci sponsorzy to zostają dlatego, że oni uwielbiają przeżywać oni chcą wychodzić za tej szyby, za którą są w tej chwili. A wręcz niektórzy nie chcą, dlatego te nowe strefy VIP-owskie nie będą za szybą, będzie tylko oczywiście tam jakiś catering, miejsce spotkań, jakieś kanapy, natomiast tutaj będą aktywni ci kibice VIP-owcy również na trybunach, mam nadzieję, że będą coraz bardziej hałaśliwi, oni się też dają podnieść tym emocje. Starych drzew się nie przesadza, ja tylko proszę, żeby moje miejsce zostało tam, gdzie 10 lat. Panowie, dziękujemy. Bartku, obiecałem do ostatniego pytania i teraz tak, więcej pytań nie widzę, nie słyszę, telefon czerwony, ale nie od telefonów. A więc Bartku, dziękujemy bardzo. Teraz odpowiedz na coś, na co chciałeś. Jesteś przygotowany, a nie otrzymałeś takiego pytania. Tak przeglądam, bo tu sobie wynotowałeś. Poszło nam bardzo dużo wody, słuchajcie. Mimo klimatyzacji w studiu. Chyba na większość pytań żeśmy odpowiedzieli, także to jest nie na tyle... Złośliwym to zalecenie trenera, żeby pić dużo wody. No. Przynajmniej ja może to jest studia. Ja tak sobie tego tak konstatując, to co powiedziałem na początku o tej wspólnej pracy i słuchajcie, jeżeli macie jakieś uwagi, to tak jak powiedziałem, ja zapraszam, my się nie boimy tej krytyki, my nie jesteśmy najmądrzejsi na świecie, jeżeli coś robimy źle, tam po prostu o tym powiedzcie. Oczywiście fajnie byłoby to robić bezpośrednio, bo wtedy macie szansę na odpowiednią odpowiedź, bądź swoją opinię, bądź inne argumenty, które być może zmienią postrzeganie. Dlatego ja zapraszam do siebie i żebyśmy sobie rozmawiali. Publicznie to dziękujemy oczywiście Radio Centrum, bo te najważniejsze tematy myślę, że wyczerpaliśmy na pewnym poziomie ogólności, bo tak czasami po prostu trzeba. A my wspólnie razem pracujmy, żeby ten nasz klub był coraz lepiej postrzegany i mamy oczywiście zastrzeżenia do samych siebie. Zawodnicy mają, sztab trenerski też popełnił błędy, ale popełnił też władze klubu naturalnie. Myślę, że kibice też mogą się uderzyć w piersi i powiedzieć, że może nie do końca wszystko zrobiliśmy tak jak trzeba, chociaż się bardzo mocno starają i za to dziękujemy. My liczymy na to, że jeszcze w tej starej hali pod promie te 4300 kibiców no, ryknie i pozwoli nam sprawić, że to jest to pod promie jest to myślne. Pytanie a propos hali. Jak sobie wyobrażacie przeprowadzanie rozgrywek w trakcie przebudowy? Mnie się to jakoś w głowie nie mieści. Poza tych zaleceniach, które przesyłamy do projektanta, bo otrzymaliśmy już tam wstępny projekt, będzie poprawiony ten projekt i wówczas będą wytyczne, bo ja tam postanowiłem, nie ukrywam, też dodać dodatkową zmianę konstrukcyjną, która mi pomoże w zagospodarowaniu w szczególności
powierzchni dla odnowy biologicznej, dla centrum fitness, jak i dla siłowni, dla sportowców i szatni. Czyli no, takie centrum będzie, rozumiem, pod prawem będzie centrum, że zawodnicy nie będą musieli jeździć. Nigdzie nie jeździć, natomiast to będzie również taki, taki argument dla tych przyjezdnych drużyn do organizowania turnieju, że tu właśnie jest hala pod prawem świetnie wyposażona. Jest całe zaplecze i to jest ten argument taki dodatkowy. Nie wygramy ilością kibiców, to już wiemy, prawda? Natomiast wygramy tym, że po prostu będzie świetna atmosfera, ci kibice będą sprawdzeni, być może skorzystanie z naszych doświadczeń dotyczących sprzedaży biletów na tego typu imprezę, być może powiązania tego z jakimiś innymi programami, które będziemy wdrażać, ale przede wszystkim, że zawodnicy i sztaby trenerskie będą miały komfort genialnej pracy i będą chcieli tutaj przyjeżdżać. Planujemy jeszcze kilka innych wydarzeń przed sezonem, ale to o tym będę opowiadał. No tak jak mówię, no wróćmy jeszcze, zacznijmy od 1 października, z tego co ja wiem, ruszymy z sezonem ligowym. Jak ta przebudowa? A jak ta przebudowa? Uciekliśmy z tego, no zobaczymy jak będą wytyczne do wykonawcy, natomiast z tego co wiem, będzie w dwóch etapach po 5 miesięcy, czyli w tych dwa razy po 5 miesięcy w przerwie międzysezonowej. Czyli być sezonowej, czyli tak, za dwa lata. Nie w trakcie sezonu. Tak. No być może się uda, jak te zmiany konstrukcyjne nie będą aż tak obciążone, natomiast niektóre, myślę, inwestycje można wykonywać nawet w trakcie sezonu, jak na przykład dobudowa klatek schodowych, czy wejście ewakuacyjnych, to można robić już. Natomiast no, sama konstrukcja trybun też może się robić, a dopiero ją potem wsunąć do hali. Najwięcej czasu zajmie pewnie, no, nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że to ale się wypowiem. No dobrze, to pozostawmy to. Pozostawmy ale to. Ale boisko zostanie w tym samym układzie, jak jest, czy będzie zmieniona? Ma troszkę większe. Być może będzie odwrócony sędzia pierwszy. Aha, tylko w tą stronę. W ten sposób. Aha. Będzie mi patrzył w oczy. Albo ty jeł. Bartku, nasze pytania w dużej mierze były jakimś tam koncertem życzeń w stosunku do klubu. Teraz pytanie, na które może ci nie być zręcznie odpowiedzieć, ale zapytam. Jak kibice są widziani przez klub, zawodników? Krótko mówiąc, co możemy zrobić lepiej? To też bez okrągłych wypowiedzi. Do tej pory, bo ideału nie ma. No, na pewno i my popełniamy jakieś tam błędy. Pewnie bywamy i w słabszej formie. Nasi zawodnicy też, ja może troszeczkę mniej, bo do tego pochodzę bardziej spokojnie, bo wiem, że kibic w Rzeszowie jest wymagający, jest kibicem przede wszystkim doświadczonym, to jest kibic wieloletni i ma już bardzo dużą wiedzę o siatkówce i nie da mu się powiedzieć, że coś jest białe, jak jest czarne. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast ja bym tylko apelował o taką cierpliwość i tą wiarę, tak żeby się nie poddawać, że jak nie wyjdzie jeden set, to żeby jednak spróbować troszeczkę głośniej, troszeczkę bardziej wesprzeć. Tego mam, to by nam bardzo pomogło, to raz. Dwa, no ja o klubie kibica to same superlatywy. Chciałbym, żeby powróciły te spotkania z klubem kibica. Chciałbym o tą inicjatywę. Ciężko o nie tuż po zakończeniu sezonu, bo wtedy się wszyscy rozjeżdżają, ale w trakcie sezonu, jeżeli będzie taka formuła, jaka jest, od października do 7 maja, będziemy nie grali środa, sobota, tylko w zasadzie nie będzie śród. Mają być 4 w sezonie podobno. Ale jeżeli przy 16 drużynach, jak będzie 14, nie będzie żadnej środy, będą tylko środy te ligomistrzowskie. Mhm. I to będzie naprawdę, no, teraz łatwiej ten czas wygospodarować, bo ten rok był szalony i to przecięcie tymi kwalifikacjami i późno zaczęcie, no po prostu było ciężko pozbierać myśli, to raz, to natężenie meczu spowodowało odpływ i zniechęcenie troszeczkę, bo nie było, potem nagle aż za dużo, a potem znowu był jakiś nieustabilizowany to wszystko, dlatego chciałbym, żeby to było usystematyzowane, żeby to było co tydzień wydarzenie, a dodatkowym bonusem ten mecz pucharowy. To jest takie... Cenna uwaga co do tego przygaszenia odrobinę dopingu po porażkach, bo na pewno takie spojrzenie jest cenne. Znaczy, ja mówię, ja to doskonale rozumiem, natomiast zawodnicy no też myślę, że chcieliby usłyszeć raczej daj, niż... Właśnie, my chcemy tam usłyszeć od zawodników, co nam dadzą. I ja myślę, że w tym roku zbudowaliśmy taką drużynę, wraca osoba, która potrafi napędzać drużynę. Myślę, że jest kilku nowych, którzy również się okażą takimi motorami napędowymi.
Myślę, że jeżeli chodzi o atmosferę, zarówno w szatni, jak i na boisku będzie gorąco. Wszystko w życiu ma swoje dobre i złe strony, tegoroczne porażki też, bo znowu zwycięstwa będą bardziej cieszyć. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym programie. Myślę, że jesteście zadowoleni. Radiocentrum jest do dyspozycji. Tak jak powiedziałem, od iluś tam już lat, magazyn siatkarski w Centrum Sportu, każdy wtorek, powtórka w czwartek, dziś już dziękuję. Jeszcze nie dziękuję. Zapraszam za tydzień otwarty, ale już tylko godzinny program z udziałem Krzyśka Ignaczaka, 7 czerwca, face to face, Andrzej Kowal, Bogdan Smola. I 14 będzie spotkanie z Wiesławem Koziełem, wiceprezesem Developressu Rzeszów. A dalej to bardzo proszę o sugestie. Ja mam taki malutki plan. Do końca czerwca jeszcze siedzimy, chociaż no, mamy klimatyzację. I chciałbym, jeżeli będzie taka możliwość, zaprosić może tego człowieka, który atmosferę będzie nam robił, Mateusz Masłowski. Jeżeli będzie w Rzeszowie, to chciałbym go jeszcze w czerwcu zaprosić do udziału w naszym programie. A dziś to już wszystko. Słuchajcie sportowych relacji na antenie Radia Centrum. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Bogdan Smola, Robert Szwajca. Dziękuję.